Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Dziecko kołysało się w łóżku przez długi czas. Nie minęły nawet 2 minuty, nim przekręciła się z boku na bok, nie mogąc znieść swojej bezsenności. Obracała się w kółko, nie mogąc znaleźć wygodnej pozycji. W pewnym momencie miała nawet wrażenie, że zapomniała, czym jest sen. Seweryna nie spała już 2 dobę. W sumie takie zdenerwowanie było więcej niż zrozumiałe. 7-letnią mamę dziewczyny zabrała karetka. 2 dni temu młoda kobieta, matka Seweryny, zaczęła się źle czuć. Cierpiała na bóle brzucha. W nocy pacjentka została przewieziona do szpitala na pilną operację. Kobieta została wyniesiona na noszach prosto z mieszkania pod zatroskanym spojrzeniem córki. Seweryna po raz pierwszy zobaczyła, że mama nie jest wszechmocna. Po raz pierwszy została pozbawiona matczynego pocałunku na noc przed snem. Nie można powiedzieć, że jej życie zmieniło się aż tak bardzo po tym, jak mama trafiła do szpitala. W końcu tata Seweryny był tak samo pełnoetatowym rodzicem jak jej mama, ale przebywanie sam na sam z tatą nie było czymś, co bardzo lubiła. Mimo że kochał swoją córkę całym sercem i duszą, wciąż nie był taki sam jak jej mama. Tata wybrał dyskretne i nudne ubrania do szkoły. Nie potrafił uczesać włosów pierwszoklasistki. Nie potrafił ułożyć ładnej fryzury. Wolał zwykły kucyk. 2 dnia po przewiezieniu mamy do szpitala, tata zapomniał nawet uczesać niesforne włosy córki przed szkołą. W sumie na pewno było z nim dobrze, ale nie tak dobrze jak z mamą. Seweryna nie przestawała, aż w końcu wzburzona wyskoczyła z łóżka. Zmęczona tym dziewczyna krzyknęła, opierając ręce po bokach. Nie będę dziś w ogóle spać, powiedziała do siebie i po kilku minutach stania na środku pokoju znudziła się i poszła do sypialni rodziców. Krystian, ojciec Seweryny, chrapał już na całe gardło. W pierwszej chwili chciała wybiec z pokoju, zakrywając uszy dłońmi, bo ojciec chrapie przez sen jak zwierzę. Ale bezsenność tak dręczyła Sewerynę, że rozproszyła się i wskoczyła do łóżka z ojcem. Tato! Krzyknęła na cały głos, potrząsając mężczyznę za ramię. Tato, czy ty śpisz? Co się stało? Poderwał się gwałtownie z łóżka i zaczął się sennie rozglądać. Seweryna, co się stało? Źle się czujesz? Tak, odpowiedziała i rozłożyła ręce, rozpościerając się na szerokim łóżku. Już nigdy nie zasnę. Krystian milczał przez kilka następnych sekund, próbując przywrócić rytm swojemu sercu. Potem opadł zmęczony z powrotem na łóżko, włączył małą lampkę stojącą na stoliku nocnym i spojrzał uważnie na córkę. Jesteś pewna, że nic cię nie boli? Czy ty mnie w ogóle nie słuchasz? Wydała usta z urazą. Nie mogę spać! Ojciec Seweryny potarł zmęczoną twarz szeroką dłonią. Tylko to cię dręczy? Tak. Zmarszczyła brwi jeszcze bardziej. A co, nie wystarczy? Ocknąwszy się w końcu, uśmiechnął się do córki i pogłaskał ją czule po głowie. Nie, oczywiście, że nie wystarczy. Wiem, że to bardzo nieprzyjemne, kiedy nie możesz spać. Powiedz mi, co cię trapi? Martwisz się o mamę? Tak, chodzi o mamę. Zmarszczyła brwi i przewróciła się na bok, odwracając się do taty. Nie mogę bez niej spać. Potem się nad tym zastanowił. To udawaj, że mama jest w domu. W ten sposób szybciej zaśniesz, a potem ona wróci. Nie martw się o mamę. Nic jej nie będzie. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Wiem, że nie ma jej w domu. Jest w szpitalu gdzieś daleko. Wzięła głęboki wdech powietrza do płuc i ciężko wydyszała. Jesteś pewien, że wszystko będzie dobrze? Jasne, obiecuję, odparł tata z przekonaniem. Przez następne kilka sekund wpatrywał się uważnie w oczy córki, po czym postanowił zadać jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko, co cię trapi? Może jest coś jeszcze? Dziewczyna milczała w niezdecydowaniu. Zazwyczaj Seweryna była przyzwyczajona do dzielenia się z mamą szczegółami swojego szkolnego życia. Ale teraz jej mamy nie było w pobliżu. A dziewczyna, która chodziła do szkoły dopiero od kilku miesięcy, potrzebowała czyjegoś wsparcia. Po chwili ciszy odpowiedziała właściwie tak, martwię się o coś innego. Co takiego? Ojciec przysunął się bliżej córki. Czy coś się stało w szkole? Koledzy z klasy cię skrzywdzili, nauczyciele? Po prostu powiedz mi wszystko. Nie, nikt mnie nie krzywdzi. No prawie nikt. Seweryna milczała przez kilka minut, ale w końcu postanowiła podzielić się z ojcem czymś bardzo osobistym. Jeden chłopak Jerzy z naszej klasy jest taki dziwny. Nie rozumiem go. Wyśmiewa się ze mnie albo się ze mną przyjaźni.
Przedwczoraj śmiał się z mojej sukienki, a wczoraj chciał zobaczyć moją córkę Jolantę. Nie wiem, co z nim zrobić. To dupek. Wypowiadając ostatnie słowo, Seweryna zakryła usta dłońmi, bojąc się, że tata zbeszta ją za brzydki język. Spojrzała na niego bojaźliwie, czekając na reakcję, ale on uśmiechnął się lekko, po czym zmarszczył brwi, jakby oprzytomniał. Więc tak to jest, powiedział surowo. Roześmiał się, to znaczy zakpił. Porozmawiam z jego rodzicami i twoją nauczycielką. Nie, nie. Seweryna, protestując, machnęła rękami. Nie waż się, wszystko zepsujesz. Nie powinnam była ci mówić. Przecież wiedziałam. W porządku, powiedział pojednawczym tonem. Dobrze, że się ze mną podzieliłaś. Jeśli nie chcesz, żebym się w to mieszał, to nie będę. Ale zawsze pamiętaj, że masz tatę, a ja zawsze będę cię chronił. W międzyczasie mogę dać ci kilka rad, jeśli chcesz, oczywiście. Rad? Dziewczynka zmarszczyła brwi. Jakiego rodzaju rady? Zapytała. Oczywiście, siedmiolatka mało obchodziły rady. Najprawdopodobniej Seweryna chciała tylko powiedzieć ojcu o irytującym koledze z klasy. Chciała podzielić się z nim swoimi zmartwieniami. A rady? Rady są DLA starszych i to nie zawsze. Ale w tym momencie dziewczynka z jakiegoś powodu była zainteresowana. Kto wie, może jakaś siła wyższa wzbudziła jej zainteresowanie. Wstała i usiadła na łóżku z podwiniętymi nogami. Gdyby tylko jej ojciec wiedział, że ta rada tak zepsuje jego relacje z własnymi dziećmi w przyszłości, poszedł za córką, usiadł na łóżku i powiedział, co następuje z bardzo mądrym spojrzeniem. Jeśli zostałeś skrzywdzony, nigdy nie wybaczaj tej osobie. Nie ma znaczenia, czy się z ciebie śmiał, czy powiedział coś o twojej sukience. Ważne jest jedno, jeśli ten Jerzy choć raz pozwolił sobie powiedzieć coś niemiłego pod twoim adresem, to nie jest wart twojej uwagi. Pamiętaj, córko, że twój przyjaciel nigdy nie pozwoli sobie na to, aby cię w jakikolwiek sposób urazić. A jeśli to zrobi, to już nie jest twoim przyjacielem. Więc nie rozmawiaj więcej z Jerzym i nie pokazuj mu swojej pracy domowej. Jeśli cię skrzywdził, nie jest ciebie wart. Twarz Seweryny wyrażała głębokie zamyślenie. Niegodny? Zapytała ponownie. Tato, wiesz, chciałabym się z nim zaprzyjaźnić. To głupiec oczywiście, ale jest zabawny. Seweryno, on cię skrzywdził, prawda? Zapytał surowym tonem jej ojciec. Tak, odpowiedziała cicho. W takim razie nie jest ciebie wart, podsumował rodzic. Zapamiętaj to na zawsze. Zdrajcom nigdy nie można wybaczyć. Zdrajcy. Powtórzyła to słowo cicho i uważnie za ojcem, próbując zrozumieć jego znaczenie. Zdrajcom nie można wybaczyć. Tato, co to są zdrajcy? Zdrajcy to ci, którzy cię skrzywdzili. To ci, którzy powiedzieli ci raniące słowa lub zrobili ci nieprzyjemne rzeczy. Nawet jeśli kiedyś byliście przyjaciółmi. Widzisz, w życiu ważne jest, aby wybrać swój krąg społeczny. Najważniejsze to otaczać się dobrymi ludźmi. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Nie można wybaczać zdrajcom. Po raz kolejny powiedziała w zamyśleniu. Rozumiem, wszystko rozumiem. Tato, nie jestem małą dziewczynką. To dobrze, powiedział i ponownie pogłaskał córkę po głowie. Nadal nie chcesz iść spać? Chcesz, żebym cię utulił jak wtedy, gdy byłaś dzieckiem? Nie, odpowiedziała i skinęła głową. Nie musisz mnie tulić. Nie jestem już mała. Po prostu zostanę tutaj i będę spać z tobą. Krystian zaśmiał się ciepło. Dobrze, Seweryno, dobrze, śpi tutaj. Reszta nocy minęła spokojnie. Kiedy Krystian obudził się rano, zauważył, jak bardzo Seweryna jest śpiąca i pozwolił jej nie iść do szkoły. Operacja Aliny, mamy Seweryny, przebiegła pomyślnie i po tygodniu kobieta mogła wrócić do rodziny. Podsumowując, dni, które Seweryna i jej tata spędzili razem, były wspaniałe. Ojciec był w stanie naprawdę związać się ze swoją córeczką. Po latach dziewczynka całkowicie zaufała ojcu, czasem woląc jego towarzystwo od towarzystwa matki. Oczywiście kochała oboje rodziców jednakowo, ale od tamtej nocy nauczyła się wielu rzeczy. Mianowicie tego, że jej ojciec może nie był tak troskliwy i uważny jak matka, ale był też dobrym, a co najważniejsze życzliwym i inteligentnym człowiekiem. Rady Krystiana zaowocowały i uczennica zdołała odnaleźć się w swojej małej społeczności. Tak jak radził jej ojciec, starannie dobierała przyjaciół, dzięki czemu udało jej się odnaleźć w towarzystwie i zająć pewną pozycję w szkole. 3 lata później Seweryna doczekała się nowego członka rodziny, młodszego brata. Dziecko otrzymało imię Krystian,
tak jak jego ojciec. Rodzicom podobało się takie połączenie imienia i patronimika. Uważali, że brzmi solidnie, a nawet dumnie. Cała rodzina żyła zgodnie i szczęśliwie, nie znając specjalnych problemów. Rodzice dobrze zarabiali, a dzieci z kolei były po prostu szczęśliwe i beztroskie. Ogólnie ich życie było piękne i usłane różami, aż do pewnego szczęśliwego dnia. Słońce stało wysoko, gorące, niemal tropikalne lato rozciągało się na ulicach stolicy. Większość ludzi rozeszła się, a miasto, jeśli można tak powiedzieć, było puste. Lato w stolicy bardzo różniło się od jesieni czy wiosny. I nie chodziło tylko o pogodę. Jeśli jesienią życie w mieście budziło się do życia, latem wydawało się, że mieszkańcy zapadli w hibernację. Ktoś wyjechał na lato do domku letniskowego, ktoś poleciał na wakacje do ciepłych krajów. Ktoś, kto przyjechał do stolicy do pracy, wyjechał na lato do swojej ojczyzny, a niektórzy po prostu leniwie siedzieli w domu. Ulice w dzielnicach akademików były opustoszałe. Metro było prawie bezludne w porównaniu do sezonu roboczego. Gorące słońce wyglądało zza wysokich domów, szukając swoich ofiar. Ale większość z nich zdążyła już ukryć się w swoich domkach letniskowych i mieszkaniach. Studenci wyjechali w swoje podróże. Dzieci w wieku szkolnym udały się do swoich letnich domów, wiosek i obozów DLA dzieci. I o ile bliżej wieczora ulice wciąż tętniły życiem, o tyle za dnia panowała niezwykła pustka. Wielu nastolatków marzyło o spędzeniu lata w mieście. To całkowita wolność od nauki. Poza tym jest ciepło, dobrze i ogólnie pięknie. Ale rodzice dzieci w wieku szkolnym z reguły myśleli zupełnie inaczej. Woleli wysyłać dzieci na łono natury lub zabierać je na wakacje. Seweryna nie była wyjątkiem. Dziewczynka miała już wtedy 12 lat. W czerwcu ona i jej brat zostali wysłani do daczy pod ścisłym nadzorem babci ze strony ojca. Na początku sierpnia cała rodzina zaplanowała wakacje w Egipcie. Kolejny wyjazd na obce ziemie. Ale lipiec, jak się wydawało, mógł być wolny. Seweryna jakoś przekonała rodziców i pozwolono jej spędzić początek lipca w mieście. Och, jakże cieszyła się nastolatka. Przez 12 lat zdążyła poznać wielu przyjaciół i z niecierpliwością czekała na przyjazd każdego z nich. Mały Krystian został w domku z babcią. Seweryna natomiast została sprowadzona do domu przez ojca. Ileż miała planów, ile pomysłów. Wbiegając do mieszkania, od razu rzuciła się do komputera, by napisać wiadomość do znajomych na czacie, że wreszcie wróciła. Kiedy zobaczyła, że żadna z nich nie jest online od dłuższego czasu, nie rozpaczała i postanowiła złożyć niespodziewaną wizytę swojej bliskiej przyjaciółce Joannie. Wychodząc z mieszkania, została zatrzymana przez ojca, który zadał córce kilka pytań. Seweryno, dokąd idziesz? Krystian zapytał ją poważnym tonem. Wyglądał na spiętego, nawet trochę zdenerwowanego, ale radosna Seweryna w ogóle nie zwróciła uwagi na nietypowe zachowanie ojca. Na spacer, odpowiedziała na wydechu. Zezwoliłeś na to, a także mam nadzieję, że pamiętasz. Powiedziałeś, że możemy spacerować do wieczora? Mężczyzna zmarszczył brwi. Córeczko, umówiliśmy się, że tylko do 8, więc dokąd idziesz? Daleko stąd. Muszę wiedzieć, dokąd idzie moje dziecko. Seweryna przewróciła oczami. Tato, kazałam ci wyjść. Najpierw idę do Joanny. Ona jeszcze nie wie, że tu jestem. Będzie taka podekscytowana. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jej minę. Potem chyba pójdziemy do Jolanty, potem do Leszka, potem do innych. A potem... Dobra, dobra, rozumiem, powiedział jakby z ulgą. W każdym razie masz wielkie plany obiadowe. Czy ty w ogóle wracasz do domu? Tato, wyciągnęła się, jeszcze mocniej przewracając oczami. Jedziemy do centrum handlowego. Tam coś zjemy. Dobrze, dobrze, odparł roztargnionym tonem. Ale zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebowała. I jeśli będziesz wracać do domu, też zadzwoń. Rozumiesz mnie? Dlaczego? Zapytała ponuro. Nie musisz iść teraz do pracy? Myślałem, że mnie zobaczysz i pójdziesz prosto do pracy, ale ty wciąż siedzisz w domu. Tak, tak, siedzę, ale i tak zadzwoń do mnie. W porządku, odparła Seweryna i w sekundę znalazła się poza mieszkaniem. Trzasnęła drzwiami i zadzwoniła po windę. Wydawało jej się, że pogoda jest najprzyjemniejsza. Seweryna wyszła z domu i głęboko odetchnęła suchym i tak niedostępnym DLA, mniej gorącym powietrzem wolności i wakacji w mieście. Sprintem ruszyła w stronę domu Joanny. Joanna była koleżanką Seweryny z klasy i mieszkała kilka domów dalej.
Seweryna szła wzdłuż placu zabaw. Co chwilę odwracała głowę i nie mogła uwierzyć, że to już lato. Jestem w domu. Cieszyła się. Plac zabaw był pusty, podobnie jak ławki w pobliskim parku. Prawie nie było ludzi, chyba że liczyć sprzedawców, którzy umierając z gorąca, siedzieli w malutkich budkach, zdeterminowani, by jeszcze bardziej zaskoczyć przyjaciółkę. Seweryna weszła do jednego z takich namiotów, gdzie kupiła kilka cukierków, paczkę bułki tartej i napój gazowany, wpychając go sobie w policzek. Szła dalej drogą, nie mogąc uwierzyć, że już niedługo zobaczy swoje przyjaciółki. Zbliżając się do domu Joanny, Seweryna niemal przewróciła się ze szczęścia, wybrała znajome numery na domofonie i już szła do windy, by zadzwonić do drzwi przyjaciółki. W końcu Seweryna zaczęła dzwonić do drzwi. Zadzwoniła raz, drugi, trzeci. Cisza. O cholera, pomyślała. Czy on śpi? Zastanawiała się Seweryna. Naciskała przycisk dzwonka, aż w końcu drzwi się otworzyły. Zamarła w miejscu, prawie połykając trzymanego w ustach cukierka z kwaśnym jabłkiem, gdy zobaczyła, kto otworzył drzwi. Czego chcesz? Zapytała ze złością nastolatka. Drzwi otworzył Roman, starszy brat Joanny. Chłopak miał już całe 16 lat, a Seweryna, jak to często bywało, była w bracie przyjaciółki zakochana po uszy. Zarumieniła się, wzruszyła tylko głupio ramionami w odpowiedzi i po namyśle jeszcze przez kilka sekund odpowiedziała cześć. Roman, gdzie jest Joanna? Chciałam ją zabrać na spacer. W domku letniskowym, odpowiedział sucho chłopak. Na całe wakacje. Co ty robisz w mieście? I ja. Chciałam iść na spacer. Seweryna odpowiedziała, besztając się za to, że wygląda śmiesznie w jego opinii. Namówiłam rodziców. Jest tu przez całe lato, co? Tak, odpowiedział sucho chłopak. Maluchy mają zostać w domkach, odparł ze śmiechem. Nie jesteśmy małostkowi, dąsała się Seweryna. A ty? Przerwał jej. Chłopak się roześmiał. Nie chodzę z chłopakami. Mam własne plany. Uśmiechnął się szeroko i zatrzasnął drzwi, zostawiając Sewerynę w osłupieniu. Cholera! Zaczęła przeklinać samą siebie. Co ja mam teraz zrobić? Rozmyślając tak, skierowała się w stronę domu swojej drugiej przyjaciółki Jolanty. Na szczęście dziewczyny chodziły do tej samej szkoły, więc mieszkały w tej samej okolicy. Seweryna już po kilku minutach znalazła się w upragnionym mieszkaniu, ale nawet tam spotkała ją przeszkoda. Mama Jolanty powiedziała, że sama Jolanta wyjechała na 3 tygodnie na obóz, ale Seweryna ani myślała się rozczarować. Następnie udała się do domu Leszka. Ten chłopak był o klasę starszy, ale i tam scenariusz się powtórzył. Jak się okazało, Seweryna nie była jedyną osobą, której rodzice zabrali dziecko na całe wakacje. Na tej podstawie okazało się, że nie ma sensu zostawać w stolicy, bo przyjaciół w pobliżu nie było i być nie mogło. Smutna, rozczarowana, wędrowała przygnębiona w stronę swojego domu. Napój gazowany wypiła cały, nawet bułkę zjadła sama. A teraz Seweryna wyciągnęła klucze, aby otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Niestety, lub na odwrót, opuszczona przez przyjaciół dziewczyna zupełnie zapomniała o prośbie ojca. Zupełnie zapomniała do niego zadzwonić, gdy miała wracać wcześniej do domu. Przy smutnej piosence, która grała w odtwarzaczu, Seweryna weszła do mieszkania. Szybko się rozebrała i zamierzała położyć się na łóżku rodziców. Jak zawsze lubiła to robić, w ciszy oglądać telewizję. Gdy dziewczyna weszła do pokoju, odtwarzacz wypadł jej z rąk z łoskotem, a przewodowe słuchawki dyndały razem z nią, leciały w dół, wylatując z uszu. Ręce jej drżały, czy to ze strachu, czy z szoku i niezrozumienia sytuacji, a usta zdradziecko drżały. W łóżku rodziców zobaczyła coś, czego nigdy nie spodziewała się zobaczyć i coś, czego nigdy nie chciała zobaczyć. Jej ojciec leżał nagi w tym samym łóżku z inną kobietą. Tato! Seweryna cicho i chrapliwie zawołała ojca. Z szoku nie mogła się nawet poruszyć, tylko trzęsące się ze stresu ręce przypominały jej, że jeszcze żyje. Tato! Kto to jest? Dziewczynka zapytała równie cicho. Wciąż nie była w stanie kontrolować swojego ciała. Najchętniej odwróciłaby się, by nie widzieć ukochanego ojca w takim stanie, ale jej ciało stało się oszołomione i nieposłuszne. Nadal obserwowała scenę w łóżku, a dorośli wydawali się tak pochłonięci swoimi okropnymi sprawami, że nie od razu zauważyli, że nie są już sami w pokoju.
Seweryna miała ochotę krzyczeć z przerażenia. Chciała, żeby to wszystko było tylko paskudnym, złym snem. Tatusiu! Krzyknęła z przerażeniem dziewczynka. Ojciec w końcu zwrócił uwagę na córkę. Przez pierwsze kilka sekund tylko trzepotał oczami, patrząc na swoje dziecko w zakłopotaniu. Milczał jeszcze przez kilka sekund, po czym zdołał otrząsnąć się z oszołomienia i natychmiast poderwał się z łóżka, śmiesznie przykrywając się kocem. – Seweryna! – wykrzyczał imię córki. – Seweryna! To nie tak, jak myślisz. Wszystko ci się pomyliło. Kto to jest? Dziewczynka powtórzyła swoje pytanie, wskazując palcem na kobietę, która leżała w łóżku na miejscu jej matki. – Kim jest ta ciocia? Dlaczego jesteś naga? Płacząc zapytała. – Seweryno, to moja znajoma. Nie jesteśmy nadzy. – No, tak naprawdę to nie jesteśmy nadzy. Ja wiem, co ty robisz. Krzyknęła w końcu, wybuchając głośnym płaczem. – Oszukujesz mamę! Krzyknęła na ojca, wpadając w niemałą histerię. – To obrzydliwe. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Seweryna, kobieta, która dzieliła łóżko z Krystianem. Twój tata nie zdradza twojej mamy. Coś ci się pomyliło. Z udawaną czułością w głosie powiedziała kobieta, próbując wygrzebać swoje ubrania gdzieś na podłodze obok łóżka. Nie powinnaś tak reagować, dziewczyno. Musisz się uspokoić. Pierdol się! Wykrzyknęła nagle Seweryna i spojrzała ze złością na kochankę ojca. Miała ochotę podejść do tej bezczelnej kobiety i napluć jej w twarz. Chciała się jakoś zemścić za próbę odebrania jej taty rodzinie. Ale Seweryna nie mogła tego zrobić, nie mogła się opanować. Po prostu zalała się łzami, nie zdając sobie sprawy z tego, co się stało. I nagle krzyknęła do taty, patrząc mu prosto w oczy. – Ty! Ty zdrajco! Z wściekłością w głosie, tęsknotą i rozpaczą krzyknęła dziewczynka. – Zdrajcom nigdy nie można wybaczyć! Z tymi słowami rzuciła odtwarzaczem i kablem od słuchawek prosto w twarz dziwnej, przerażającej kobiety i wybiegła z mieszkania, zapominając nawet zmienić kapcie na buty do chodzenia po ulicy. Straszna scena, którą widziała tego dnia, na zawsze utkwiła jej w pamięci. Serce biło jej gorączkowo, a łzy nie chciały przestać płynąć. Być może w wieku 12 lat wciąż nie do końca rozumiała, co dokładnie działo się między jej ojcem a tym nieznajomym. Ale jedno wiedziała na pewno, nie było w tym nic dobrego. Seweryna z frustracją uciekła z mieszkania, zapominając o wszystkim. Dziewczyna nie zabrała ani kluczy do domu, ani telefonu komórkowego. Seweryna nie potrafiła uporządkować swoich emocji. Nie mogła sobie przypomnieć, jak bardzo bolało ją serce przez wszystkie 12 lat. Dziewczyna naoglądała się tyle filmów i seriali, że doskonale wiedziała, że żonaty mężczyzna w łóżku z inną kobietą to coś bardzo... bardzo złego. Wskoczyła do znajomego autobusu i po kilku 25 minutach była już w domu swojej babci ze strony matki. Jej babcia mieszkała 2 stacje metra dalej, a Seweryna bardzo dobrze znała drogę do jej domu. Dziewczyna czasami nawet uciekała do swojej ulubionej babci, jeśli miała małą kłótnię z rodzicami. Dotarła na odpowiednie piętro i zaczęła walić pięścią w drzwi, jakby zapomniała o istnieniu dzwonka. Po kilku sekundach drzwi otworzyła Iwona, babcia Seweryna. Otwierając usta ze zdziwienia, staruszka otworzyła szeroko drzwi i wpuściła wnuczkę do środka. Widok dziewczyny naprawdę ją przeraził. Cała jej twarz była czerwona, falujące włosy rozczochrane, a usta drżały. Wskazywało to, że dziecko ma napad złości. Patrząc na wnuczkę, Iwona była przerażona. Zamiast zwykłych, szerokich butów, miała na nogach miękkie, domowe kapcie. Wzięła dziewczynkę za rękę i zapytała – Seweryno, kochanie, co się stało? Nie dotykaj mnie! – odpowiedziała histerycznie, wyrywając rękę. Uciekła na tyły mieszkania i zamknęła się na klucz. W łazience głośno szlochała. – Nie zbliżaj się do mnie! – jej stłumiony głos dochodził z łazienki. – Nie dotykaj mnie! Nikogo! Zaniepokojona babcia podeszła do drzwi, za którymi chowała się jej wnuczka. Ostrożnie pociągnęła za klamkę i upewniła się, że drzwi są zamknięte. Seweryno, co się stało? Iwona próbowała szczęścia, ale w odpowiedzi usłyszała tylko chamstwo. Odwal się. Babcia Seweryna złapała się obiema rękami za głowę. O Boże, co się dzieje? Zapytała albo siebie, albo zamkniętą w łazience dziewczynę. Po kilku minutach stania w ten sposób potrząsnęła głową i ruszyła na korytarz. Tam chwyciła słuchawkę domowego telefonu i drżącymi rękami wybrała numer komórki córki. Po kilku sygnałach rozległ się głos Aliny. Tak,
odpowiedziała. Mamo, kupiliśmy ci komórkę. Dlaczego dzwonisz do mnie z telefonu stacjonarnego? Co tam się dzieje? Ignorując pytanie córki, zapytała Iwona. Usiadła na brzegu fotela, który stał w korytarzu obok telefonu i nerwowo okręciła na palcu przewód od telefonu. Co zrobiłaś mojej wnuczce? Pokłóciłaś się przy niej? Ale ja ci pokażę. Mamo, o czym ty mówisz? Mama Seweryna była coraz bardziej zdenerwowana. Jestem w pracy, a ty mnie rozpraszasz. Co się dzieje? Co się stało? Zapytała zaniepokojona babcia. Seweryna przybiegła do mnie zapłakana. Wpadła w histerię. To się stało. Zdenerwowana jeszcze bardziej, odpowiedziała. Pierwszy raz ją taką widzę. Całą zapłakaną, czerwoną jak rak. Dlaczego w ogóle nie ma jej w chacie? Która z was tak naciskała na moją wnuczkę? Odpowiedz mi. Płacze? Mój Boże, szczerze zaskoczona matka. Nie wiem, co się stało. Mówiłam ci, że jestem teraz w pracy. Tak bardzo chciała wracać do domu, że Krystian zabrał ją dziś z domku i przywiózł do stolicy. Może pokłóciła się z koleżankami. Mamo, ale powinnaś z nią porozmawiać. Dowiedzieli się, co się stało? Dobra, nie mogę teraz wyjść z pracy. Mamy naprawdę dużo pracy. Zapytaj Seweryna, co się stało i oddzwoń. Tak zrobię. Gdzie jest mój wnuk? Babcia zapytała zamyślona. A twój mąż? Dlaczego jeździ po mieście, a w dzień powszedni nie ma go w pracy? Ja już nic nie rozumiem. Mamo, z telefonu dobiegł zmęczony głos Aliny. Krystian został w domku z mamą jej męża. Krystian sam pojechał dziś po Sewerynę i odwiózł ją do domu. Musiał iść do pracy, a Seweryna szła na spacer. Pewnie pokłóciła się z koleżankami. Ty idź i zapytaj ją, co się stało. To wszystko. Nie mogę więcej rozmawiać. Buziaki. Po tych słowach rozległ się krótki sygnał i Iwona odłożyła słuchawkę, wzdychając. Dzieciaki, pomyślała sobie i wróciła do zamkniętych drzwi łazienki, by jeszcze raz spróbować porozmawiać z wnuczką. Minęło całe półtorej godziny, odkąd Seweryna pobiegła do domu babci. Dopiero po tym czasie błagania babci poskutkowały i dziewczyna, choć niechętnie, otworzyła drzwi łazienki. To, co Iwona zobaczyła przed sobą, niemal pozbawiło ją przytomności. W tej samej sekundzie opuchnięta, czerwona Seweryna zdawała się wyrywać sobie włosy z głowy. Jej ubranie było pomięte, zalane łzami, a rozczochrane włosy przypominały gniazdo szerszeni. Czerwone, opuchnięte szparki zamiast oczu świadczyły o tym, że Seweryna szlochała bez przerwy przez całe półtorej godziny, a jej trzęsące się ręce dawały do zrozumienia, że nie pokłóciła się tylko z przyjaciółkami, ale stało się coś naprawdę poważnego. Aby nie wystraszyć wnuczki swoją reakcją, Iwona starała się odzyskać nonszalancką minę. Ostrożnie podeszła do dziewczynki i wzięła ją w ramiona. Seweryna, opierając nos o własne ramię, ponownie się rozpłakała. Gdy wydawało się, że dziewczynka wypłakała już wszystkie łzy, babcia pociągnęła ją za sobą do kuchni. Tam sięgnęła do apteczki i postawiła przed Seweryną szklankę wody z walerianą. Gdy histeria wnuczki ustąpiła, kobieta usiadła naprzeciwko i cicho zapytała. Kochanie, powiedz babci, co się z tobą dzieje? Seweryna zaszlochała jeszcze raz i w końcu spojrzała na staruszkę zaczerwienionymi od łez oczami. Tato, tato! Zaczęła tłumaczyć, ale długa histeria odebrała jej zdolność poprawnego mówienia. Zmartwiona babcia wstała z fotela i zaczęła chodzić w kółko po kuchni. Tato, to wina twojego taty, ale dam mu popalić. Była zła na zięcia. Chętnie powiedziałaby coś innego, jak na przykład to, że nie raz mówiłam twojej mamie, że twój tata nie jest jej godzien. Ale powstrzymała się, chociaż nigdy nie podobały jej się wybory córki. Uważała, że mówienie o tym wnukom było niewłaściwe. Zrobiła jeszcze kilka okrążeń wokół kuchni, zatrzymała się i spojrzała wnuczce uważnie w oczy. Więc co zrobił twój tata? Ukarał cię za coś? Co się między wami wydarzyło? Tatusiu. Seweryna powtórzyła to słowo i schowała nos w dłoniach. Rozpłakała się cicho. Jeszcze raz zakryła twarz dłońmi, leżąc z głową na stole. Co za łobuz, pomyślała Iwona. Doprowadzić dziecko do takiego stanu. I po raz kolejny wróciła na korytarz. Dopiero teraz, chcąc zadzwonić do zięcia, zaczęła nerwowo przekręcać palcem kółko na klawiaturze telefonu. Wybierając jego komórkę, w głowie staruszki wirowały te same myśli. Mówiłam Alinie, że ten jej Krystian nie jest taki prosty, powtarzała sobie. Ojciec Seweryny nigdy nie lubił Iwony.
Przez cały czas, kiedy był w związku z jej córką, nie zrobił nic złego, ale jej osobiście zawsze wydawało się, że jeszcze zrobi coś strasznego. Było w nim coś, co odpychało jej teściową. Było w nim coś bardzo złego. Iwona powtarzała córce, że taki mężczyzna jak Krystian nie może się z nią równać, ale córka nie chciała jej słuchać, a podejrzliwa matka nie miała argumentów. Krystian wydawał się wszystkim dobrym, rzetelnym i miłym facetem, ale intuicja kobiety, która przeżyła już kawał życia, nigdy jej nie zawiodła. A Iwona lubiła powtarzać córce przy każdej różnicy zdań: on ci jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. Nie miała pewności, czy już to zrobił, czy jeszcze nie, ale w głębi serca czuła, że to nie jest dobry moment. Wybrała numer szwagra i usiadła w fotelu, czekając na odpowiedź. Gdy już myślała, że nie odbierze, rozległ się bardzo dziwny i nerwowy głos Krystiana. Halo, odpowiedział cicho. Iwona, czy to ty? Czy coś się stało? Dlaczego nie korzystasz z komórki, którą ci daliśmy? Nie odzywaj się do mnie w ten sposób, odpowiedziała ze złością kobieta. Coś ty narobił, gnoju? Jej towarzysz milczał w napięciu, a Iwonie wydawało się, że słyszy, jak napina mięśnie. Słyszała jego przyspieszony oddech i palce nerwowo stukające o stół. To, co powiedziała ci Seweryna, ona wszystko źle zrozumiała. Odpowiedział bardzo dziwnym i nerwowym głosem. Nie widziała tego, co myślała, że widzi. Przecież to tylko dziecko. Nie zdawała sobie sprawy. Babcia Seweryna również zamilkła. W jej myśli wkradło się jakieś niejasne podejrzenie. Postanowiła zagrać z zięciem, udać, że Seweryna naprawdę coś jej powiedziała. Co takiego? Nie zdawała sobie sprawy? Wydawała się wszystko doskonale rozumieć. To nie tak, że ma 2 lata, ona ma już 12 lat. I kobieta znów zamilkła, czekając na odpowiedź zięcia. Ale on nadal milczał jak podziemny bojownik i wtedy postanowiła oszukać jeszcze raz. Tak, Seweryna wszystko mi powiedziała. Dlaczego to zrobiłeś, Krystianie? Dlaczego? W odpowiedzi zdenerwowany Krystian wybuchnął śmiechem. I ja? Nie chciałem. Zaczął się usprawiedliwiać. Naprawdę nie chciałem. To ona mnie uwiodła, naciskała na mnie przez jakiś rok. Kocham tylko Alinę, nie potrzebuję nikogo innego. Nie chciałem, żeby moja córka to wszystko widziała. Tak mi wstyd, mój Boże, tak mi wstyd. Iwona, błagam cię, nie mów Alinie, bardzo cię błagam. Zszokowanej kobiecie prawie wypadł telefon z rąk. Nie mów Alinie? Powtórzyła swoje pytanie. Dlaczego? Jak to dlaczego? Odpowiedział zmieszany. To zrujnowałoby nasze małżeństwo. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Sam z nią zerwę. Już z nią zerwałem, słyszysz? Zerwałem? Ostatnie słowo powtórzyła cicho za zięciem. Tak właśnie się stało. Już zdając sobie sprawę ze strasznej prawdy, Iwona powiedziała złowieszczo i bez pożegnania odłożyła słuchawkę. Cała wzburzona wróciła do kuchni i usiadła naprzeciwko wnuczki, biorąc ją za ręce i zmuszając do pokazania twarzy. Seweryno, zaczęła łagodnie i czule. Kochanie, widziałaś tatusia z inną kobietą? Seweryna gwałtownie skinęła głową, jakby spadł jej z serca ciężar cudzej tajemnicy. Tak, tak, powiedziała żarliwie. Widziałam, jak tatuś przytulał jakąś inną kobietę. Byli nadzy. Boże, i to wszystko w łóżku, w którym śpi mama? Iwona przyłożyła dłoń do zszokowanych ust. Biedna dziewczynka, powiedziała, ponownie przyciągając wnuczkę w ramiona. Och, Alina, ona tego nie przeżyje. Prawie do siebie dodała i złożyła żałobnie usta. Ten dzień był dniem bólu Dela całej rodziny. Tego wieczoru Iwona nalegała, by córka nie wracała z pracy do domu, ale do siebie. A gdy tylko Alina przyjechała, od razu wszystko jej opowiedziała. Oszukana kobieta długo nie mogła uwierzyć, że jej mąż jest zdolny do zdrady. Ale wciąż znajdowała siłę, by stawić czoła prawdzie. Zraniła ją świadomość, że mąż ją zdradził. Ale jeszcze bardziej bolesny był fakt, że jej mama ostatecznie miała rację. Żeńska połowa rodziny nigdy nie wróciła do domu tej nocy. Tej samej nocy zapłakana Alina zadzwoniła do Krystiana i powiedziała mu, że wie o wszystkim. Para rozmawiała o tym, krzycząc, przeklinając i płacząc. I Bóg wie, co jeszcze. W końcu obrażony małżonek zdecydował się na rozwód. Oczywiście Krystian błagał żonę o wybaczenie. Przysięgał, że to się nigdy nie powtórzy i próbował przyjechać do domu teściowej. Kobieta, która przeżyła zdradę, była jednak nieugięta.
Jak się okazało, od dawna podejrzewała męża o niewierność i miała całkowitą rację. Przez pół roku Alina przypuszczała, że mąż zdradza ją z koleżanką z pracy, a gdy ostrożnie dowiedziała się od córki, jak wygląda kochanka jej ojca, z przerażeniem uświadomiła sobie, że to ona. Alina kochała swojego męża całym sercem, nie mogła jednak wybaczyć mu niewierności. Podjęła ostateczną decyzję o rozwodzie. Kilka tygodni później małżonkowie ustalili, że mieszkanie, w którym mieszkali, przypadnie matce i dzieciom. Sam Krystian obiecał się wyprowadzić i porzucić próby pojednania. Następnego dnia Alina zabrała najmłodszego syna z daczy teściowej i zawiozła go do miasta. Proces rozwodowy był długi i bolesny. Krystian w pełni przyznał się do winy i odmówił podziału majątku. Rozwód był bardzo trudny dla nich obojga. Żyli ze sobą tak długo, aż 18 lat. Poznali się w instytucie, gdy oboje mieli po 20 kilka lat. Wydawało się, że będzie to miłość na całe życie. Ale, jak to często bywa, miłość przeminęła. Pozostała codzienność, wspólny majątek i dzieci. Siedząc w sądzie, była żona zadała Krystianowi pytanie, czy zdrada była warta tego, co się stało. A on nie wiedział, co odpowiedzieć. W jego oczach natychmiast pojawiły się łzy. Był zdezorientowany i przygnębiony i sam nie znał odpowiedzi na to pytanie, tak jak nie wiedział, dlaczego zdradził swoją żonę. W pewnym momencie Krystian, zagubiony i załamany, krzyknął na sali sądowej, że został wrobiony i oczarowany. Było już jednak za późno, by się usprawiedliwić. Rozwód już się odbył, a mężczyzna zostawił cały swój majątek byłej rodzinie. Został zupełnie sam. Uznał, że życie w rodzinnym mieście nie ma już DLA niego sensu, bo każdy kąt, każde podwórko przypominało mu o dawnym szczęściu. Krystian postanowił rozpocząć nowe życie od zera. Spakował mały plecak ze swoim dobytkiem i wyruszył zarabiać pieniądze, aby stworzyć tam nowe życie. Od momentu wyjazdu ojca tej rodziny nic więcej o nim nie było wiadomo. Jednak gdyby nie bardzo niefortunna rada, której kiedyś udzielił swojej córce, jego życie nie byłoby tak nieszczęśliwe od tego rozwodu, jak to często bywa. Najbardziej ucierpiała na tym 12-letnia Seweryna. To zdjęcie, które zobaczyła w sypialni rodziców, stało się jej puentą, wyzwalaczem. Jej własny ojciec, ukochany i niezawodny jak skała, jej ojciec w ramionach obcej kobiety. To był koszmar, który miała przeżywać przez wiele lat. Ten obraz zamarzł w jej podświadomości i naciskał na jej psychikę przez bardzo długi czas. O ile Alina po jakimś czasie była w stanie wybaczyć mężowi, a nawet znaleźć w sobie siłę i chęć na rozpoczęcie nowego związku z innym mężczyzną, o tyle Seweryna znienawidziła ojca na zawsze. Po rozwodzie rodziców niemal codziennie przypominała jej się właśnie ta rada taty, której kiedyś jej udzielił, wtedy 7-letniej. Zdrajcy nie można wybaczyć. Zdrajcy nie można wybaczyć. Te słowa odbijały się echem w głowie nastolatki. Sam wpoiłeś mi tę zasadę i nigdy ci tego nie wybaczę, powiedziała Seweryna do ojca, gdy ten po raz kolejny zadzwonił do córki, by dowiedzieć się, co u niej słychać. Seweryna naprawdę nienawidziła swojego ojca. W pewnym momencie przyłapała się nawet na tym, że życzy mu śmierci. Jeszcze zanim Krystian wyjechał zarabiać pieniądze, próbował porozumieć się z dziećmi. Mały Krystian, który nie rozumiał nic poza tym, że mama i tata z jakiegoś powodu nie mieszkają już razem, cieszył się na widok ojca jak zawsze. Ale Seweryna była nieugięta. Wysyłała swojemu ojcu niegrzeczne, wręcz bluźniercze słowa, dając mu raz po raz do zrozumienia, że nigdy mu nie wybaczy. Nastolatka doznała najprawdziwszej psychicznej traumy. Kilka lat później Krystian nie pamiętał, że miał kiedyś ojca. Ale Seweryna musiała pójść do psychologa. Oczywiście wszystkim im było wtedy bardzo ciężko, ale nikt z pozostałych członków rodziny nie mógł sobie nawet wyobrazić, jak to było DLA Seweryny. Ale czas płynął, mijały miesiące i lata. Dziewczyna dorastała i patrzyła na wiele spraw w prostszy sposób. Ale trauma, którą kiedyś zadał jej ojciec, nigdy się nie zagoiła. Pozostała, ale i z tą blizną na duszy się zamknęła. Wygładziła się, ale została z nią na zawsze. Jasne. Czasem było lepiej, a blizna na duszy bolała mniej niż zwykle. Ale czasami pulsowała, była purpurowa i bolesna, przypominając jej o koszmarze, który przeżyła. Bolała, uniemożliwiając Sewerynie rozpoczęcie normalnego, dorosłego życia. Ta scena, którą widziała w 12 latach.
wpłynęła na całe jej życie, a zwłaszcza na relacje z mężczyznami. Generalnie nie można powiedzieć, że życie tej rodziny i dzieci potoczyło się jakoś fatalnie. Wręcz przeciwnie, po rozwodzie rodziców żyło im się nawet lepiej niż wcześniej. Rozwód z pierwszym mężem stał się DLA Aliny czymś w rodzaju punktu wyjścia. Dał jej pewien impuls, znak, że nadszedł czas, aby całkowicie zmienić swoje życie. Kiedy Alina była mężatką, nie martwiła się zbytnio o finansowy aspekt ich życia, ponieważ Krystian zarabiał większość pieniędzy. Podczas pierwszego małżeństwa pracowała w biurze jako najzwyklejszy kierownik. Jak sama często o sobie żartowała, była biurowym planktonem, którego nie interesował rozwój kariery. Ale po rozwodzie, zdając sobie sprawę, że dwoje dzieci musi teraz ciągnąć sama, zdecydowała się na duże zmiany. Oczywiście jej były mąż płacił alimenty, ale ona nie chciała być od niego zależna i postanowiła wziąć życie w swoje ręce. Na początek Alina rzuciła pracę w biurze. Zdając się na los, wzięła pożyczkę z banku na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I nie straciła. Samozatrudnienie w pełni spłaciło jej inwestycje i ryzyko. Krystian, brat Seweryny, w przeciwieństwie do matki i starszej siostry, nie pamiętał trudnego rozwodu rodziców. Po latach wyrósł na zdrowego i przystojnego chłopca, wesołego, inteligentnego i wysportowanego. Po ukończeniu 9 klasy namówił matkę, by wysłała go do szkoły podchorążych. Chłopiec, który dorastał praktycznie bez ojca, zdołał stać się prawdziwym mężczyzną. Nie tylko silnym, ale i przyzwoitym. Ale życie jego starszej siostry Seweryny potoczyło się nieco inaczej. Seweryna też dorastała, jak wszystkie dzieci, prędzej czy później, i wyrosła na piękną, młodą dziewczynę. Zabawna ćma rozwinęła skrzydła i była teraz uważana za najlepszą piękność w swojej szkole. Nawet brat jej przyjaciółki, ten sam Roman, w którym Seweryna była beznadziejnie zakochana w 12 latach, zaczął się o nią poważnie starać. Prawdziwy nastoletni romans zaczął się między nimi, gdy Seweryna była w liceum. Po ukończeniu pierwszej klasy Seweryna wstąpiła do instytutu. Wybierając dziwną jak na dziewczynę specjalizację, postanowiła zostać archeologiem. Jednak po ukończeniu studiów nie poszła do pracy w swojej specjalności, ale wolała pomagać matce w jej biznesie kwiatowym, który w tym czasie rozrósł się już do małej lokalnej sieci. Ale wyższe wykształcenie i tak wiele jej dało. Jej pierwszy młodzieńczy związek z Romanem nigdy nie zdołał przerodzić się w coś poważniejszego. Długo trwała trauma dziewczyny i jej nieufność do wszystkich mężczyzn zebrały swoje żniwo. W zasadzie nie była smutna z powodu rozstania. Czas płynął dalej. I tak Seweryna, już prawie samodzielna młoda kobieta, w 24 lata zaczęła pracować razem z matką, jeździła konno i miała wielu przyjaciół. Nigdy jednak nie poczuła prawdziwego szczęścia. Stara rana psychiczna wciąż nie dawała jej spokoju. W pewnym momencie swojego życia zdecydowała się na ponowną wizytę u psychologa. Pewnego późnego wieczoru szła spokojnie w kierunku najbliższego metra, rozmawiając przez telefon ze swoim młodszym bratem. Wracała do domu z kolejnej sesji. Wciąż cierpi z powodu bólu serca. Nie bądź głupi, Krystian, odpowiedziała bratu, wciskając telefon między ucho a ramię. To, że tego nie pamiętasz, nie znaczy, że to się nie wydarzyło. Tak, nie kłócę się, Sewerynie, nie kłócę się. Odpowiedział jej niski, piękny głos brata. Po prostu wydaje mi się, że w końcu zaczynasz to rozumieć. Spróbuj się, no nie wiem, trochę wyluzować. Odpuść sobie. Jaki ty jesteś mądry, odpowiedziała mu ironicznie. Gdyby to było takie proste, to sami psychologowie wyginęliby jak mamuty i wszyscy ludzie byliby szczęśliwi, zaśmiała się z własnego żartu. Krystian zatrzymała się nagle. Powtórzyła imię brata z piskiem. Jakie ty masz nasienie, oczywiście jak nasz ojciec dziwak. Seweryna, krzyknął na nią młodszy brat. Ile razy można? Trzeba to już zmienić, postaram się o chłopaka, jakiegoś faceta. Jakby normalni faceci tylko leżeli na drodze. Myślisz, że nie chcę normalnego związku, kochanie? Cóż, chyba chcę. Ale jesteś taka zdenerwowana, powiedział jej brat. Zaniepokojony. Musisz nauczyć się ufać ludziom, w końcu musisz nauczyć się relaksować. Na przykład, dlaczego zerwałaś z Romanem? Przecież to miły facet, a ty go nie lubisz. I jak tu ufać facetom? Odpowiedziała niegrzecznie Seweryna, najwyraźniej zapominając, że młodszy z braci ma dopiero 15 lat. Po tym, co zrobił nasz ojciec, jak mogę wam w ogóle ufać? Ale nie każdy jest taki jak on,
Czując się gorzko urażony, Krystian odpowiedział jej: jestem normalny. Jesteś. Cicho odpowiedziała jego siostra, która oprzytomniała i zatrzymała się przy wejściu do podziemi. Dobra, przepraszam. Przepraszam, że znowu o tym wspomniałem. Jak tam idzie? Jak tam jest? Jest super. Nastolatek odpowiedział jej z widoczną dumą w głosie. Cieszę się, że się dostałem. Dziękuję, siostro, że pomogłaś mi namówić mamę na tę szkołę. Nie ma za co, odpowiedziała Seweryna równym tonem, uśmiechając się. Dobra, schodzę do metra. Zaraz stracę połączenie. Do zobaczenia jutro. Do jutra. Nastoletni kadet odpowiedział jej i zakończył połączenie. Seweryna schowała telefon do torebki, westchnęła ciężko i podniosła głowę. Na ulicach miasta nastał śnieżny grudzień. Z ciemnego nieba spadały drobne płatki śniegu. Całe miasto było już udekorowane na Nowy Rok, ale nawet jej ulubione święto nie poprawiło dziś Sewerynie nastroju. Stała tak jeszcze przez kilka sekund, rozmyślając o swoim życiu. W tym momencie, gdy dziewczyna miała już schodzić do podziemi, zawołał ją młody mężczyzna. Dziewczyna, dziewczyna? Zza pleców dobiegł przyjemny głos nieznajomego. Przepraszam, że tak do ciebie podchodzę, ale proszę, wysłuchaj mnie. Czego pan chciał? Seweryna zapytała go podejrzliwie. Zmarszczyła brwi, zakładając ręce na piersi, spodziewając się jakiejś sztuczki ze strony nieznajomego. Czego chcesz? Z grubsza, powtórzyła. Facet stanął naprzeciwko niej i uśmiechnął się szeroko. Przepraszam, nie chciałem podsłuchiwać, ale niechcący byłem świadkiem twojej rozmowy telefonicznej. Wyglądało na to, że rozmawiałaś z kimś o tym, że w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć normalnych facetów. Więc co cię to obchodzi? Odpowiedziała mu niegrzecznie, nie zdając sobie sprawy, do czego zmierza. Co masz na myśli? Przy tobie jestem miłym, normalnym facetem. Uniósł klatkę piersiową i zaśmiał się. A ty myślisz, że mnie nie ma? Nie, odpowiedziała kpiąco Seweryna, szczerząc się szeroko. Na początku wszyscy tak mówiliście, ale ona i tak się do niego uśmiechnęła, pokazując mu, że jest otwarta na dialog. Zazwyczaj, gdy Seweryna była zaczepiana na ulicy w ten sposób, niegrzecznie odmawiała zalotnikom, dając do zrozumienia, że nie jest zainteresowana ich towarzystwem. Ale ten młody mężczyzna przykuł jej uwagę. Był niesamowicie przystojny. Bujne, długie loki wystawały spod dzianinowej czapki. Niebieskie oczy błyszczały otwartą bezpośredniością, a kiedy się uśmiechał, na policzkach pojawiały się dołeczki jak u dziecka. Seweryna spojrzała na nieznajomego i uśmiechnęła się nieco pewniej, niż się udowadnia, że jest się normalnym. Czego sobie życzysz? Nieznajomy odpowiedział jej entuzjastycznie. Jak masz na imię, piękna? Zrobiłbym DLA ciebie wszystko. Seweryna nie chciała ulec jego wdziękom, ale roześmiała się. Oczywiście, że tak. W to właśnie wierzyłam. Nie wierzysz mi na słowo. Trzeba sprawdzić. Odparł, imponując jej swoim otwartym uśmiechem. Jestem Patryk. Miło mi cię poznać. A ty jak masz na imię? Jestem Seweryna. Możemy przejść na ty. Uśmiechnęła się słabo. Jak mam sprawdzić? Czy nie kłamiesz, że jesteś normalna? Patryk roześmiał się i powtórzył. Na początek zdobędę twój numer telefonu. Potem chyba znajdę sposób, żeby udowodnić, że jestem godzien ciebie i twojej nieporównywalnej urody. Mieszkasz daleko stąd, Seweryno. Mogę cię odprowadzić? Seweryna spojrzała na nową znajomą z niedowierzaniem. Z jednej strony nie chciała teraz zaczynać związku, tym bardziej, że wciąż nie mogła pozbierać się po rozstaniu z Romanem, ale z drugiej strony miała już 24 lata. Wiele jej szkolnych koleżanek było już w szczęśliwych związkach, niektórym udało się nawet wyjść za mąż i urodzić pierwsze dziecko. Seweryna natomiast wciąż mieszkała z mamą. Nawet jej letni brat 15 był teraz bardziej samodzielny niż ona, a Patryk wydawał się bardzo solidnym facetem. Wysoki, przystojny, stylowo ubrany. Spojrzała na niego jeszcze raz i zdecydowała się na jakieś zbliżenie. Dobrze, dam ci mój numer, odpowiedziała. Patryk rozpromienił się z radości. Nie pożałujesz, że dałaś mi szansę, odparł, wyciągając z kieszeni komórkę. Zapisując podyktowane przez Sewerynę cyfry, zadzwonił i spojrzał jej uważnie w oczy. Gdzie mieszkasz? Zapytał ponownie. Jest już tak późno. Naprawdę zamierzasz podróżować sama o tej porze? Tak. Co w tym wielkiego? Zdziwiona zapytała. Mieszkam 4 stacje dalej, dosłownie 15 minut drogi. Zresztą to wcale nie jest daleko. Rozumiem, odparł, kiwając głową. A jak jest tutaj?
Pracujesz tutaj? Zmieszała się tym pytaniem, spuszczając wzrok na ośnieżoną kostkę brukową przy wejściu do metra. Byłam tu w interesach. Odpowiedziała sucho, nie chcąc, by jej nowy znajomy dowiedział się, że przyjechała spotkać się z psychologiem. Po kilku sekundach wahania Seweryna wzruszyła ramionami. No dobrze, miło było cię poznać. Mam już iść? Nie. Nagle zatrzymał ją chłopak, biorąc ją pod ramię. Nie mogę cię puścić o tak późnej porze, zabiorę cię do samochodu. Ja też nie mieszkam daleko stąd, a samochód jest zaparkowany przy tamtym centrum handlowym. Wskazał ręką kierunek. Jedźmy, to lepsze niż metro. Seweryna zastanowiła się. Normalnie nigdy nie zgodziłaby się wsiąść do samochodu nieznajomego. Ale ten nieznajomy najwyraźniej był kimś wyjątkowym. I nie był już obcy. Przecież młodzi ludzie przedstawiali się sobie, podawali imiona, wymieniali numery telefonów. No, nie wiem. Kokieteryjnie wyciągnęła rękę, w końcu łatwo się zawstydzając. Nawet się nie znamy. Nie jestem gotowa wsiadać do cudzego samochodu. Patryk kiwnął głową, pokazując, że rozumie jej nieufność. Zróbmy tak. Zanim wsiądziesz do mojego samochodu, zdejmij tablice rejestracyjne. Wyślij je, nie wiem, tacie albo mamie, żeby mogli cię znaleźć, gdybyś ich potrzebowała. Uśmiechnął się szeroko, a potem roześmiał. No to jedziemy. Seweryna zawisła, stojąc w jednym miejscu. Papę. Cicho powtórzyła. Nie mam taty, powiedziała sucho i kurtuazyjnie dziewczynka. Ale masz mamę i przyjaciół, dodała niemal groźnie. I dam ci mój numer na wypadek, gdybyś był jakimś maniakiem. Dobrze. Odpowiedział ze śmiechem Patryk i zgiął rękę w łokciu, proponując dziewczynie objęcie go. Seweryna zgodziła się i razem poszli w stronę, gdzie zaparkowany był samochód. Jak się później okazało, Patryk wcale nie był maniakiem, a całkiem dobrym i porządnym studentem, maturzystą. Tego wieczoru podwiózł Sewerynę do domu. Późną nocą w kuchni nagle zdała sobie sprawę, że zakochała się w jego urodzie i wdzięku. Od tego wieczoru młodzi ludzie zaczęli się ze sobą komunikować, utrzymywać kontakt, spotykać się, chodzić na spacery, umawiać się na randki. Patryk nie był miejscowym. Dorastał gdzieś na północy i przyjechał do stolicy na studia. Miał kilku dalekich krewnych mieszkających w stolicy. Mieszkał w akademiku swojego instytutu, kończył ekonomię. Miał dobrą opinię. Właściwie na początku przyjechał do stolicy do swojego ojca, z którym jego matka rozwiodła się, gdy był chłopcem. Ojciec jednak niedługo potem zmarł, po poważnej chorobie serca. Patryk odziedziczył samochód ojca, a jego krewni zostali ze starszą ciotką, starszą siostrą zmarłego ojca. Patryk zamieszkał z nią po raz pierwszy, ale ostatecznie nie mógł znieść wspólnego życia. Rzecz w tym, że ciotka miała dwa pokoje w mieszkaniu komunalnym. W jednym mieszkał ojciec Patryka, a w drugim ona sama. Mieszkanie było w samym centrum stolicy, w starej, przedrewolucyjnej kamienicy, jeszcze sprzed pierestrojki. Ale takie życie pod czujnym okiem ciotki zdecydowanie nie odpowiadało Patrykowi. Lepiej w schronisku. Sam jednak pewnego dnia podjął decyzję i wyprowadził się z domu starej ciotki. Przedsiębiorczy chłopak nie tracił jednak nadziei, że kiedyś ciotka zgodzi się na zamianę takiego lokum, bo teraz sam stał się właścicielem drugiego pokoju. Odziedziczył go po ojcu. Od kilku lat Patryk pracował jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Badając rynek nieruchomości, wybierał korzystniejsze opcje przyszłego mieszkania i w każdy możliwy sposób spłacał swoją krewną, namawiając ją do sprzedaży obu wspólnych pokoi. Ponieważ jego związek z Seweryną rozwijał się dynamicznie, zamierzał zaproponować jej wspólne zamieszkanie i z jeszcze większą presją nalegał na sprzedaż wspólnej nieruchomości. Ostatecznie, po wielu kłótniach i namowach, staruszka zgodziła się sprzedać drogie jej sercu pomieszczenia. A w życiu Patryka pojawiło się wiele przyjemnych zmartwień. Wystawił nieruchomość na sprzedaż, a te dwa pokoje w mieszkaniu były warte dużo pieniędzy, ze względu na ich doskonałą lokalizację. Dodatkowo spryciarz namówił pozostałych sąsiadów do sprzedaży swoich pokoi, przekonując ich, że bogaty klient zapłaci za całe mieszkanie w zabytkowej kamienicy tyle, że kupi osobne mieszkanie w innej, mniej prestiżowej okolicy. Po wielu miesiącach schemat w końcu zadziałał. Patryk i jego wspólnik, kolega z pracy, podjęli się przesiedlenia. Wszystko potoczyło się tak, jak zapowiadał. Z jego pomocą, byłym właścicielom pokoi, udało się znaleźć przyzwoite, samodzielne lokum.
Patryk sam przeprowadził ciotkę do jednopokojowego mieszkania w sąsiedztwie, a upewniwszy się, że jej życie jest w pełni zorganizowane, wykorzystał pozostałe pieniądze na zakup ładnego mieszkania. Nie myślał jednak na tym poprzestać. Wziął niewielką pożyczkę, wynajął ekipę do wykończenia i sprzedał mieszkanie za znacznie wyższą cenę. Po pół roku takich manipulacji i kolejnej pożyczce, którą miał nadzieję szybko spłacić za prowizję od transakcji. Patryk już radośnie pobrzękiwał kluczami do nowiutkiej dwupoziomowej kawalerki w przyzwoitej dzielnicy blisko centrum. Seweryna, zobacz co mamy. Facet otworzył drzwi, dumnie machając ręką. Seweryna dosłownie oniemiała z zachwytu. To już twoje? Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Czyste, pachnące nowością, świeżo wyremontowane mieszkanie wyglądało jak cukiereczek. Nowoczesne meble, luksusowo wykończona łazienka, piętro, poddasze z ogromnym łóżkiem do spania. Wow, takiemu mężczyźnie naprawdę można zaufać. Nie mój, tylko nasz. Patryk poprawił ją i pocałował czule, zachwycając się ukochaną. Przyjdziesz do mnie? Co prawda nie trzeba długo opisywać entuzjazmu, z jakim niedowierzająca Seweryna przystała na tak wspaniałą propozycję. Wciąż nie mogła w pełni zaufać mężczyznom, ale ten konkretny facet zdołał znaleźć klucz do jej serca. Oto on, ten klucz, leży w jej dłoni i nazywa się drugi egzemplarz. Jej własne klucze do jej własnego pięknego mieszkania. Pomyśleć, że była tak szczęśliwa, że chciała latać. Jednak po kilku miesiącach takiego szczęścia zdała sobie sprawę, że chociaż była bardzo szczęśliwa, że wprowadziła się do swojego ukochanego, ale jej serce wciąż nie było na swoim miejscu. Bała się za bardzo do niego zbliżyć, panicznie bojąc się, że nie będzie tym, za kogo się podawał. Bała się, że Patryk może okazać się taki, jakim kiedyś był jej własny ojciec. Wszystkie jego pozytywne cechy teraz raczej przerażały niż inspirowały biedną dziewczynę. Nie mogła przestać myśleć, że jej chłopak coś przed nią ukrywa. Nie mogła pozbyć się myśli, że jej chłopak coś przed nią ukrywa. Myśląc o Romanie, zdała sobie sprawę, że nigdy nie była w stanie się w nim zakochać. Mieszkała z Patrykiem przez kolejne pół roku, a potem kolejne i kolejne. Całkiem możliwe, że dalej by tak dryfowała, nie zmieniając nic w swoim życiu, gdyby jej matka Alina nie zaczęła wywierać presji moralnej na swojej dorosłej córce. Mamo, ile razy możesz to robić? Zapytała Seweryna Alinę, odbierając kolejny bukiet zamówiony w ich kwiaciarni. Mam prawie 26 lat, a ty ciągle mnie popychasz, jakbym była małym dzieckiem. Pozwól mi samemu decydować, jak mam żyć. Seweryno, chcę dla ciebie jak najlepiej, sprzeciwiła się Alina, obserwując córkę pracującą nad łodygami kwiatów. Jestem twoją matką. Uwierz mi, wiem najlepiej, czego ci potrzeba. Jesteś z Patrykiem już prawie 2 lata. Czas, żebyście wyszły za mąż i miały dzieci. Mamo, Seweryna zatrzymała się gwałtownie i spojrzała matce w oczy. Ile razy ci mówiłam? Nie chcę wychodzić za mąż i nie chcę jeszcze mieć dzieci. Za wcześnie, wiesz? Po prostu żyjmy i pozwólmy żyć. Po co się spieszyć? Och, jak my się rozgadujemy. Alina była oburzona. Jakbyś słuchała rad matki, jesteś już dorosła. A co do rodzenia wnuków, to jeszcze za wcześnie. Czas, żebyś wyszła za mąż i koniec. Ja nie chcę. Seweryna nie ustawała w dochodzeniu swoich praw. Na co ci to małżeństwo? Nie widzę, żebyś miała szczęśliwe małżeństwo. Nie chcę tego. Właśnie tak. Nie chcę tego. Mama zbliżyła się do córki i wzięła ją czule za rękę. Musisz przestać o tym wspominać. Tak, moje małżeństwo się nie udało, ale to nie znaczy, że twoje też się nie uda. Zwłaszcza twój. Patryk to świetny facet. Przestań szukać haczyka. Nie każdy jest taki jak twój ojciec. I szczerze mówiąc, nie był najgorszą osobą. Tak, nie przeczę. Ale oszukiwał. To się zdarza. Ale poza tym był dobrym człowiekiem. Naprawdę dobrym człowiekiem. Seweryna zaśmiała się matce w twarz. Ale z ciebie beksa. Mówisz mi, że mój ojciec był dobry. Nerwowo podniosła nożyczki i kontynuowała pracę z bukietem, tnąc kwiaty ostrymi, gwałtownymi ruchami. Nie chcę wychodzić za Patryka. W ogóle nie chcę wychodzić za mąż. To by było na tyle. Temat zamknięty. Seweryna! Mama uścisnęła jej dłonie. Czy ty nadal kochasz Romana? Przecież minęło tyle lat. Nie! Odpowiedziała ostro Seweryna. A co Roman ma z tym wspólnego? Kocham Patryka, ale nie chcę za niego wychodzić. Mama Seweryny tylko wzruszyła ramionami. Czyli nie kochasz go aż tak bardzo, skoro nie chcesz za niego wyjść. Podsumowała rozmowę.
Dlaczego wciąż jesteś z nim razem? Seweryno, czas, żebyś wyszła za mąż. Nie chcesz wychodzić za Patryka? To zerwij z nim, ale wiesz, że będę temu przeciwna. To świetny facet i byłby wspaniałym mężem. Mówię ci. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów matki, Seweryna postanowiła nie kontynuować tej rozmowy. Ostatnio Alina dosłownie doprowadzała córkę do szału tymi swoimi spekulacjami na temat małżeństwa. Za każdym razem, gdy spotykały się w pracy, poruszała ten sam temat. Seweryno, powinnaś wyjść za mąż. Seweryna, musisz wyjść za mąż. To samo, to samo, to samo. Seweryna miała już tak dość tego tematu, że w pewnym momencie uznała, że łatwiej będzie wyjść za mąż niż słuchać niekończących się wykładów matki. Tego wieczoru, wracając z nowo otwartego sklepu, Seweryna czekała na Patryka w pracy i postanowiła poważnie z nim porozmawiać. Kończąc kolację, długo szukała odpowiednich słów. Kiedy doszła do wniosku, że jest gotowa na tę rozmowę, podeszła do niego i spojrzała w jego błękitne oczy, które były takie piękne. Patryk, zaczęła, mam ci coś do powiedzenia. Na te słowa ożywił się, wyraźnie zdenerwowany. Co się stało? Moja miłość, postanowiłeś mnie zostawić? Co? Nie. Seweryna potrząsnęła głową. Jak mogłeś coś takiego pomyśleć? Dzięki Bogu, wyraźnie mu ulżyło. Nie wiem, po prostu ostatnio nie jesteś sobą. Więc co się stało, kochanie? O czym chciałaś ze mną porozmawiać? Chciałam porozmawiać o mojej mamie, westchnęła Seweryna. Wiesz, ostatnio dosłownie mnie męczy, powtarzając w kółko, że już czas, żebym wyszła za mąż. Mam już tego tak dość, że pomyślałem, że może ona ma rację. Roześmiał się głośno w szczerym zaskoczeniu. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę proponujesz mi małżeństwo? Och, to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Machnął efektownie rękami, naśladując zachowanie kobiety. Przestań, ze śmiechem odpowiedziała Seweryna. Mówię poważnie. Moja mama nam nie odpuści. Może rzeczywiście powinniśmy się pobrać? Ty to masz szczęście. Mama ci nie przeszkadza, prawda? Oczywiście, że nie. Mieszka tak daleko. Nie ma szans. Zgadzam się co do naszego ślubu. Znów się roześmiał, mimo że nie padłaś na kolana. I nie widziałem obrączki. Patryk zrobił tak zakłopotaną minę, że Seweryna znowu zwinęła się ze śmiechu. Ale poczekawszy, aż skończy się śmiać, dodał tajemniczo. Powiem ci w zaufaniu, że sam go kupiłem. Zakończył zdanie zwycięsko. Tak? Seweryna była zaskoczona. To dlaczego mi się nie oświadczyłeś? Odpowiedzieć szczerze? Bałem się, że odmówisz. Uśmiechnął się Patryk. Jesteś taka niezależna, zdana tylko na siebie. Ale skoro się oświadczyłeś, to cieszę się podwójnie. Zrobię ci piękne oświadczyny, jak na filmach. Będziemy mieli wielkie wesele. Wielkie wesele? Ależ nie. Myślałam, że pobierzemy się tylko po to, żeby mama się od nas odczepiła. To wszystko. Nie, 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 nie. Machnął rękami w proteście. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo, moja droga. Jeśli się pobieramy, to musi być piękny ślub. Poza tym nigdy nie pozwoliłem ci poznać mojej mamy. To dobra wymówka, ale pewnie masz rację. Seweryna zgodziła się z westchnieniem. Wygrałaś. Zróbmy wesele, zaprośmy gości i takie tam. Coś, co będziemy wspominać na starość. No właśnie, szczęśliwej, powiedział. A propos gości. Chyba już wiem, co powiesz, ale nie mogę nie zapytać. Czy chcesz zaprosić swojego ojca na nasz ślub? Znam całą twoją rodzinę oprócz niego. Może nadszedł czas, aby zapomnieć o tym, co było. Co? Nie, nigdy w życiu. Seweryna oburzyła się w odpowiedzi. Nigdy mu nie wybaczę. Nie można wybaczyć zdrajcy. Patryk wzruszył smutno ramionami. Nie powinnaś tak mówić, Seweryno. Kiedyś miałam żal do ojca, że zostawił mnie i matkę. Kiedyś, tak jak ty, nienawidziłem go i nie potrafiłem mu wybaczyć. To prawda. To dlaczego chcesz, żebym zaprosiła tego palanta na naszą imprezę? Ty ze wszystkich ludzi powinieneś to zrozumieć, ponieważ zdałam sobie sprawę, jak bardzo się myliłam. Dopiero po jego śmierci. Patryk odpowiedział smutno. W każdym razie powinieneś doceniać swoich bliskich. Oni nie żyją wiecznie. Seweryna odparła nieszczęśliwie. Mam go gdzieś, nawet jeśli umrze. Będę się cieszyć. Nie powinnaś tego robić, kochana. Bardzo źle. Patryk potrząsnął smutno głową. Tej nocy byli tak pochłonięci rozmową o przyszłym ślubie, że oboje zasnęli nad ranem, tak pochłonięci atmosferą zbliżającej się uroczystości, że zapomnieli o czasie. Odpowiednia restauracja, najbliższy urząd stanu cywilnego, menu, dekoracje.
Seweryna i Patryk dyskutowali o tym wszystkim, bo decyzja o uroczystości zapadła spontanicznie. Młodzi nie zwlekali. Jeszcze tej samej nocy zaczęli wybierać odpowiednią restaurację, sporządzać listy osób, które chcieliby zobaczyć na swoim weselu. Seweryna była kompletnie zszokowana, gdy zobaczyła listę gości swojego narzeczonego. O ile sama Seweryna miała tylko brata, dwie babcie, kilka koleżanek i matkę, to Patryk miał całą górę gości. Przyjaciół z dzieciństwa, przyjaciół przyjaciół, przyjaciół, rodziców i krewnych ze strony ojca, ze strony matki, krewnych z północy Rosji i z południa. W ogóle gości Patryka nie dało się zliczyć. W pierwszej chwili Seweryna chciała zwrócić uwagę młodzieńcowi, że tyle osób po prostu nie zmieści się w sali bankietowej. Po namyśle postanowiła jednak, że niech będzie tak, jak on chce. Następnego dnia Patryk wrócił do swoich obowiązków, a Seweryna z radością oznajmiła matce, że ślub się odbył. Alina ze łzami w oczach przytuliła córkę i całkowicie zwolniła ją z obowiązków w branży kwiatowej. Na czas przygotowań do uroczystości, a przygotowania szły pełną parą. Zaproszenia na ślub zostały już wysłane. Restauracja została zarezerwowana, a formalny wniosek złożony w Urzędzie Stanu Cywilnego. Seweryna kręciła się jak wiewiórka w kole, organizując swój ślub. Mimo to jej serce czasami podskakiwało i kurczyło się w niejasnym poczuciu zbliżającej się katastrofy. Gdy wszystko było już prawie gotowe, Seweryna, która nigdy nie mogła zaznać spokoju, pojechała odwiedzić ukochaną babcię. Zawsze uważała Iwonę za mądrą i spostrzegawczą kobietę. Oprócz tego, że chciała po prostu szczerze porozmawiać, zamierzała zapytać babcię, co sądzi o Patryku. Przecież Iwona od razu zrozumiała, że ojciec Seweryny był bękartem. Może zrozumie, że z Patrykiem też jest coś nie tak. Babcia z wnuczką przechadzały się niespiesznie wokół małego stawu w miasteczku. Było mroźno, więc ulice były niemal opustoszałe. Szły miarowym krokiem od czasu do czasu, karmiąc głodne, bezczelne kaczki, które były przyzwyczajone do ludzi. Po obejściu stawu jeszcze kilka razy znaleźli małą kawiarnię i weszli do środka, aby trochę się rozgrzać i wypić filiżankę gorącej kawy. Kiedy babcia i wnuczka usiadły przy wolnych stolikach przy dużym, panoramicznym oknie, Iwona spojrzała uważnie na wnuczkę, wpatrywała się w nią przez kilka minut, a potem powiedziała z miłością: – Seweryno, jaka ty piękna wyrosłaś, wysoka łyżwiarka figurowa z gęstymi włosami. Nie dziewczynka, tylko marzenie. Babciu! Seweryna roześmiała się serdecznie, trochę zawstydzona. Można by powiedzieć, że to zwykła dziewczyna, taka jak wszyscy. Nie, odpowiedziała jej babcia, uśmiechając się chytrze. Nie taka jak wszyscy, jesteś wyjątkowa. I dlaczego, u licha, zdecydowałaś się wyjść za mąż tak wcześnie? Przecież masz całe życie przed sobą. Myślisz, że Patryk jest tym jedynym? Naprawdę jest mężczyzną twoich marzeń? Seweryna była wyraźnie zakłopotana, odsuwając od siebie kubek ze słodzoną bitą śmietaną. Właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, powiedziała poważnym tonem. Chciałam cię zapytać, co ogólnie myślisz o Patryku? Mam na myśli jako osobę, co o nim myślisz? Czy uważasz, że jest w nim coś dziwnego? Iwona zastanowiła się przez chwilę. Nie wiem, co powiedzieć. Nie znam go zbyt dobrze. A co ty myślisz? Czy panna młoda, która kocha cię całym sercem, nie zadawałaby takich pytań? Czy twoja miłość jest tak racjonalna? Nie, odpowiedziała niechętnie Seweryna. Nie, żeby była. Kocham go i on kocha mnie, ale denerwuje się ślubem. Może nie jest mi to potrzebne. Iwona potrząsnęła głową. Kotku, jeśli teraz o tym myślisz, to oczywiście, że nie musisz, ale odmówić ślubu za kilka dni. Dlaczego w ogóle się na to zgodziłaś, kochanie? To przez moją mamę, odpowiedziała ze złością Seweryna. Ona mnie do tego namówiła. Ja się nie zgodziłam. Tak naprawdę to ja poprosiłam go o rękę. Roześmiała się nerwowo. Oczywiście jest już za późno, żeby powiedzieć nie, ale myślałam o tym. Byłaś jedyną osobą, która rozpoznała, że jest zdrajcą. Czułaś to? Może czujesz to samo do Radguka? Powiedz mi, muszę wiedzieć. Babcia spojrzała na nią zamyślona. Och, kochanie, nie wiem, co powiedzieć. Czuję, że jest podstępny, przebiegły. Ma się wrażenie, że jest skłonny pójść po rozum do głowy DLA, osiągnięcia celu, przedsiębiorczy, całkiem sprytny. Ale co do waszego związku, to nic tu nie widzę, przykro mi. Seweryna zastanawiała się głęboko, boleśnie przygryzając dolną wargę. Łeb na karku, to znaczy. No, nie wiem, wydaje się miły i, jak słusznie zauważyłaś,
przedsiębiorczy, inteligentny. Tak jak fakt, że udało mu się przerobić dwa pokoje w mieszkaniu komunalnym na dwa świetne mieszkania. I nie porzucił ciotki. Ale ja coś wyczuwam. Wyczuwam, że coś z nim nie tak, Sewerynie. Ale nie ma w tym nic dziwnego. Babcia zrobiła smutny wyraz twarzy na potwierdzenie swoich słów. Po tym incydencie z tatą. Och, biedne dziecko. Wywołało to u ciebie taką traumę. Oczywiście, nie można nikomu ufać. Powiedz mi, kim są jego rodzice. Ja, twoja mama i nawet twój brat znamy tylko twojego tatę. A ty? Znasz jego rodziców? Kim oni są? Czym się zajmują? Seweryna tylko wzruszyła ramionami w odpowiedzi. Nie wiem prawie nic, odpowiedziała ze smutkiem w głosie. Jego ojciec zmarł kilka lat temu na jakąś chorobę. Pracował chyba w banku. Mama mieszka gdzieś na północy. Gdzie dokładnie? Nie pamiętam. Nie wiem, czym się zajmuje. Wiem tylko, że wyszła ponownie za mąż za innego mężczyznę, ale nie mają razem dzieci. Ma też ciotkę Sabinę. To starsza kobieta, która nie jest przy zdrowych zmysłach, ale trudno na jej podstawie oceniać dzieciństwo Patryka, bo ona jest ze stolicy, a on wychował się na północy. Seweryna, północ jest duża. Nie wiesz, gdzie to jest? Babciu, szczerze mówiąc, nie wiem. Chyba wymienił swoje rodzinne miasto, ale już zapomniałam. W każdym razie nie wiem. Mamy taki duży kraj. Iwona uśmiechnęła się ciepło, to na pewno. Cóż mogę powiedzieć, skoro ślub już gotowy, a goście zaproszeni? Jak sama mówisz, kochasz swojego Patryka, więc nie martw się, bierz ślub. Nie żyjemy w XIX wieku. W razie czego zawsze możesz się z nim rozwieść, prawda? Kto wie, może on jest twoim przeznaczeniem. Może i tak, odpowiedziała cicho Seweryna. Słowa ukochanej babci dodały jej otuchy. I zrozumiała, że nie na darmo wątpiła w Patryka. Po raz pierwszy w życiu zdała sobie sprawę, że nie może się doczekać, kiedy zostanie jego prawowitą żoną. Gdy Seweryna wstała od stolika, by opuścić kawiarnię, babcia delikatnie wzięła ją za rękę. Czekaj, powiedziała zamyślona. O co chodzi? Zastanawiała się Seweryna. Chcesz tu jeszcze posiedzieć? Nie, chciałam jeszcze o coś zapytać, zanim zadam moje pytanie. Iwona milczała przez dłuższą chwilę. Nerwowo kręciła w dłoniach pustą filiżanką, ale po chwili zebrała się na odwagę i zapytała. Kochanie, co wiesz o swoim ojcu i Krystianie? W końcu wychodzisz za mąż, a to duży krok. Może powinniśmy go odnaleźć i zaprosić na ślub? Tak, to co zrobił było podłe, podłe. Ale może czas porzucić dawne urazy? Babciu, zwariowałaś? Tak? Zapytała Seweryna wyraźnie wściekła. Nigdy mu tego nie wybaczę. On już nic dla mnie nie znaczy. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Pamiętam tylko, że po rozwodzie poszedł pracować do jakiejś kopalni. Nie obchodzi mnie, gdzie jest i jak się miewa. Nie obchodzi mnie też Krystian. Nie utrzymywaliśmy z nim kontaktu od rozwodu i nie zamierzamy. A dzwonienie do niego na ślub nie wchodzi w grę. Nie chcę. Nawet fizycznie nie mogę tego zrobić. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Więc babciu, dajmy temu spokój. Wiesz, jak nienawidzę wspominać tego dupka. Iwona uśmiechnęła się. W porządku, w porządku. Ja tylko pytałam. Wstała od stołu i zakładając kożuch, mrugnęła do wnuczki. Masz zadziorny charakterek, co? Zupełnie jak ja. I tak w końcu nadszedł dzień ślubu. Wszystko było gotowe. Sala bankietowa pękała w szwach od zamówionych potraw, a zaproszeni na wesele goście przyjechali z całego kraju. Kilka godzin przed ślubem Seweryna znów miała lekką tremę, ale szybko się opanowała. Patryk natomiast dosłownie promieniał ze szczęścia. Od samego rana, gdy tylko przyszli nowożeńcy wstali z łóżka, nie przestawał powtarzać ukochanej, jak bardzo ją kocha i jak bardzo cieszy się, że już niedługo zostanie jego żoną. Podobnie mama Seweryny niemal szalała z radości. Alina nie mogła uwierzyć, że w końcu udało jej się wydać za mąż swoją najstarszą córkę. W oczach Aliny Seweryna już dawno powinna była wyjść za mąż. Tym bardziej wspólne życie przed ślubem wydawało jej się czymś nieprzyzwoitym, a nawet wulgarnym. W chwili, gdy przyszli nowożeńcy przybyli do Urzędu Stanu Cywilnego na podpisanie aktu, panna młoda omal nie zemdlała z szoku. Było tam tyle ludzi. Sewerynie nie mieściło się w głowie, że narzeczony zna każdego z nich osobiście. Przed Urzędem Stanu Cywilnego tłoczyło się tak wiele osób, że w pierwszej chwili nie mogła sobie nawet wyobrazić, że wszyscy ci ludzie przyszli zobaczyć, jak wychodzi za mąż w odpowiednim czasie i miejscu. Ich podpisanie dwóch zakochanych w sobie serc miało miejsce. Patryk nie zawahał się powiedzieć wyraźnego i pewnego.
tak, odpowiadając na najważniejsze pytanie swojego życia. Swoją radość okazywał odwracając się co jakiś czas do licznie zgromadzonych gości i kiwając głową lub wypowiadając kilka słów. Seweryna natomiast, choć z tyłu głowy wciąż miała wątpliwości, również odpowiedziała bez wahania. Tak. Gdy urzędnik zapytał, czy zgadza się wyjść za Patryka, cała sala wybuchła oklaskami. Po urzędzie stanu cywilnego nowożeńcy udali się na sesję zdjęciową, a stamtąd do restauracji, aby uczcić tak ważne wydarzenie w życiu każdego z nas. Podczas gdy wszyscy goście już w pełni świętowali ślub młodych, Seweryna nadal się denerwowała. Można by pomyśleć, że dziewczyna martwiła się ślubem. Sprawa wyglądała jednak nieco inaczej. Nigdy nie miała okazji poznać matki swojego męża, więc nie było mowy, aby mogła się zrelaksować. Przyłapując Patryka na luźnej pogawędce z kolegami, delikatnie wzięła go pod ramię i odprowadziła wzrokiem, by zadać swoje pytanie. Seweryno, o co chodzi? Wyraźnie już pijany Patryk uśmiechał się z pełnymi ustami. Rozmawiałem z kolegami. Nie mogłeś poczekać trochę dłużej? Nie, nie mogłam, odpowiedziała nerwowo. Patryk, co to do cholery ma być? Gdzie jest twoja mama? Przegapiła nasz ślub. Nie przyjdzie na ślub swojego jedynego syna, prawda? Mamo, o cholera! Uderzył się w czoło. Zapomniałem ci powiedzieć. Mama i jej mąż mieli jakiś problem. Chyba mieli przylecieć na lotnisko właśnie dzisiaj, w dniu naszego ślubu. Ale z powodu ich własnych problemów mieli opóźnienie. Jak widzisz, nie zdążyli na ślub. Nie martw się. Są w drodze i wkrótce będą w restauracji. Przedstawię cię, jak tylko przekroczą ten próg. Mama i jej mąż? Seweryna przesłuchała go. Nie wiedziała, że mąż przyjeżdża. Chyba nie powiedziałeś. Seweryna. Rozciągnęła chłopca. Oczywiście, że tak. Powinnam była uważniej słuchać. Moja mama jest mężatką od ponad 10 lat. Oczywiście, że przyleciała z mężem. Jak mogłaby tego nie zrobić? Tak, to nie jest zły facet. Jest serdeczny. Nie musisz się tak martwić. W porządku, kochanie. Uśmiechając się, młoda żona odpowiedziała mu. Wcale się nie martwiłam. Po prostu jest tu już tyle ludzi. Tak, tak. Patryk odpowiedział jej dość wymijająco, oglądając się uważnie za jej plecy. Gdy Seweryna odciągała męża od hałasu, młodzi ludzie ruszyli w stronę wyjścia z restauracji. Kiedy Seweryna zorientowała się, że mąż na nią nie patrzy, nagle objął ją ramieniem. Idzie mama, powiedział Patryk z radością w głosie. Twoja mama? Seweryna zapytała zaniepokojona. Gdzie? Odwróciła się gwałtownie, by podążyć za spojrzeniem kochanka. W momencie, gdy Seweryna odwróciła się całym ciałem, omal nie wpadła na mężczyznę, który jeszcze przed sekundą stał za nią. Auć! Wykrzyknęła zaskoczona panna młoda, podnosząc wzrok, by spojrzeć na zbliżającego się mężczyznę. Serce waliło jej jak oszalałe. Zakręciło jej się w głowie i zaschło w ustach. Dziewczyna spodziewała się zobaczyć teraz swoją teściową. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewała się zobaczyć kogokolwiek na swoim ślubie. Ale nie tego mężczyznę. Chciałbym, żebyś ją poznała. Seweryno, to jest moja mama Bronisława. A to jest jej mąż Krystian. Patryk mówił wesoło. Seweryna stała, nie mogąc się ruszyć. Przez tyle lat próbowała pogrzebać te wspomnienia. Tyle lat próbowała zapomnieć o zesztywnieniu całego ciała, o tym, czego doświadczyła kiedyś, wiele lat temu. Jej ciało stało się oszołomione i rozkojarzone, tak jak kiedyś. Ręce jej się trzęsły, a w uszach szumiała krew. Co ty tu do cholery robisz? Zapytała ojca, wskazując na niego szorstko palcem. Nie chcę cię widzieć! Wrzasnęła histerycznie. No, no! Patryk zaśmiał się nerwowo i uniósł ręce w pojednawczym geście. Stanął między młodą żoną a Krystianem, jak na ringu bokserskim. Kochanie, co ty mówisz? Co ci zrobił wujek Krystian? Patryk, odezwał się ojciec. Położył ojcowską dłoń na jego ramieniu, zmuszając go do odsunięcia się. Patryk, pozwól mi bliżej przyjrzeć się mojej córce. Nie widziałem jej od lat. Córkę? Patryk zapytał ze zdziwieniem. Zamrugał głupio w szoku. Jak to córka? Bronisława też zapytała ze zdumieniem. Nie jestem twoją córką, zdrajco. Seweryna odpowiedziała ojcu i odwracając się gwałtownie, pobiegła w inną stronę. Jedną ręką trzymała rąbek swojej długiej, białej sukni. Patryk, wciąż w kompletnym szoku, nie wiedział, co robić. Jak to córka? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Zaczynając się złościć, zapytał matkę i jej męża.
Jakbym wiedziała, usprawiedliwiła się matka. O co ci chodzi? Warknęła na męża. Krystian, który podobnie jak pozostali był bardzo zaskoczony, z niedowierzaniem wzruszył ramionami. Nie wiedziałem, że to ślub mojej córki. Odparł. Przyszedłem na twój ślub, Patryk. Skąd mogłem wiedzieć, że twoją panną młodą będzie moja córka? Trzeźwiejąc przez noc, Patryk przełknął nerwowo. Właściwie to wysłałem mamie nasze wspólne zdjęcia. To pytanie do ciebie, wujku Krystianie. Nie rozpoznałeś na zdjęciu własnej córki? Ojciec Seweryny zarumienił się obficie. Nie przyglądałem się uważnie. Odetchnął. Zwłaszcza, że nie widziałem swoich dzieci od 14 lat. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Trzymając się za głowę, Patryk w kółko wypowiadał to samo zdanie. Czy my jesteśmy w jakiejś głupiej telenoweli? Jak to w ogóle możliwe? Mamo, dlaczego spośród wszystkich mężczyzn w tym kraju wybrałaś ojca mojej żony? Bronisława machnęła ręką. Synu, sama jestem w kompletnym szoku. Przeniosła zatroskany wzrok na męża. Krystian, zwróciła się do niego cicho po imieniu. Krystian przejechał dłonią po twarzy, jak zawsze, gdy był zdenerwowany. Spojrzał poważnie na żonę, a potem na Patryka. Po kilku sekundach ciszy, nic nie mówiąc, ruszył pewnym krokiem w stronę świetlicy. Seweryna zaczęła wołać jego córkę. Seweryno, gdzie jesteś, moja córko? Ignorując spojrzenia gości, przedarł się przez tłum pijanych już i wesołych ludzi w poszukiwaniu córki. Po kilku długich minutach ostrożnych poszukiwań, zawstydzony zawędrował do damskiej toalety. Seweryna! Zawołał, wpatrując się uważnie w podłogę przy zamkniętych kabinach. W czasie, który zajęło mu szukanie jej po całym korytarzu, nagle przypomniał sobie jeden nawyk Seweryny z dzieciństwa. Dziewczynka zawsze, gdy coś jej się nie podobało lub została za coś skarcona, chowała się w łazience lub toalecie. Seweryno, córko, tu jesteś. Odetchnął z ulgą, gdy w końcu dostrzegł białe, lakierowane buty na podłodze jednej z kabin toaletowych. Czego chcesz? Zapytała szlochając dziewczyna, wciąż nie otwierając drzwi. Jeśli nie wiesz, to jest damska toaleta. A może przyszedłeś tu znaleźć inną kochankę? Wynoś się stąd! Skarciła ojca przez łzy. Seweryno. Krystian wciąż wymawiał jej imię łagodnie. Seweryno, córko. Ale proszę, wybacz mi wszystko. Nie jestem twoją córką, odpowiedziała dziewczyna szlochając. Minęło tyle lat, a ty nadal nie rozumiesz. Nigdy ci nie wybaczę tego, co zrobiłaś. Nigdy nie chcę cię widzieć i nie chcę nic o tobie wiedzieć. Wiem, wiem, odpowiedział jej ojciec prawie płacząc. Zdaję sobie ze wszystkiego sprawę. Wiem, jak podłe i okropne było to, co zrobiłem. Byłem kompletnym świrem. Nie wiedziałem, że wrócisz do domu. Nie sądziłem, że mnie na tym przyłapiesz. Powinieneś wiedzieć, jak ciężko było mi przez te wszystkie lata. Ty? Zapytała głośno i histerycznie. Było ci ciężko? Ale z ciebie dupek. Było nam ciężko. Mnie, Krystianowi i mamie. Ta mama płakała do snu po tym, jak ją zdradziłeś. Wydałem prawie wszystkie pieniądze na doradcę. A ty śmiesz mówić o tym, jak było ci ciężko. Przepraszam, proszę, wybacz mi, powiedział Krystian, ocierając gorzką, samotną łzę, opierając czoło o kabinę toalety, w której zamknęła się Seweryna. Każdego dnia myślałem o tobie, o moich dzieciach. Każdego dnia zastanawiałem się, jak sobie radzisz, jak żyjesz. Gdybym tylko mógł zmienić przeszłość, gdybym tylko mógł, nie mogę znieść świadomości, że moja własna córeczka przyłapała mnie w łóżku z kochanką. Nie mogę tego znieść. Gdybym tylko wiedział, że wrócisz do domu tak wcześnie tego dnia. Gdybym tylko mógł coś zmienić. Nie mogąc dłużej słuchać wymówek ojca, Seweryna z całej siły trzasnęła pięścią w drzwi od wnętrza boksu. Zaskoczony Krystian zachwiał się, niemal tracąc równowagę. Słysząc, jak ojciec odbija się od cienkich drzwi, Seweryna zaczęła walić w nie pięściami. Szlochała i waliła w drzwi z siłą, jaką trudno sobie wyobrazić u tak delikatnej dziewczyny. – Czy to wszystko, czego się wstydzisz? – Tak? – krzyknęła przez łzy. – Gdybyś wiedział, że wrócę wcześniej do domu, to co? Przyprowadziłbyś swoją kochankę innego dnia. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że nie powinieneś był zdradzać naszej mamy? – Nie myślałem. – Nienawidzę cię! – krzyczała, wciąż waląc w drzwi. Masz rację, córko, masz rację! Odwrócił się i powoli usiadł wyprostowany na podłodze, plecami do drzwi. Zasługuję na twoją nienawiść. Zasługuję na to wszystko.
powiedział cicho, gdy usłyszał, jak Seweryna, zapewne wyczerpana, przestaje walić w drzwi i milknie. Zwrócił się do córki Seweryny. Wyjdziesz już stamtąd? Tak bardzo chcę na ciebie popatrzeć. Stałaś się taka dorosła, taka piękna. Pierdol się, odpowiedziała, siadając na sedesie. Dopóki tu jesteś, nie wyjdę. W porządku, kochanie, jak sobie życzysz. Zdaję sobie sprawę, że to postawa, na którą w pełni zasługuję. Następne kilka minut dawni ukochani spędzili w kompletnej ciszy. Seweryna najchętniej by stamtąd wyszła, ale ponieważ nie chciała w ogóle spotykać się z ojcem, tolerowała to, czekając, aż sobie pójdzie. Krystian natomiast nie miał zamiaru opuszczać pokoju. Choć był strasznie skrępowany, bo cały ich dialog odbywał się w murach damskiej toalety. Ale i tak cieszył się, że może spędzić czas z córką. Od czasu do czasu wchodzili tam weseli i beztroscy goście. Ale kiedy widzieli dorosłego, nawet szanowanego mężczyznę upadającego w jednym ze straganów na podłogę, chichotali i szybko wychodzili. Po chwili ciszy postanowił kontynuować rozmowę. Seweryno, proszę, opowiedz mi o swoim życiu. O sobie, o bracie, o mamie. Proszę, opowiedz mi trochę o sobie. Twój brat i mama też tu są, jak mniemam. Och, nasz Krystian musi być już taki dorosły. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Kłamczucha, warknęła na mnie Seweryna. Masz nas gdzieś. Miałabym to gdzieś. Nie zrobiłabyś tego, co zrobiłaś. Nie ma w tobie wiary. Pamiętasz zasadę, której nauczyłeś mnie w dzieciństwie? Nie można wybaczyć zdrajcy. Krystian uśmiechnął się lekko, przypominając sobie. Pamiętam, pamiętam wszystko, odparł. Ale skoro nie chcesz mi opowiedzieć o sobie, opowiem ci historię mojego życia. Mam cię gdzieś, krzyknęła, słysząc ostatnią uwagę córki. Mężczyzna, uśmiechając się, potrząsnął głową. Wyciągnął nogi do przodu, siadając jak najwygodniej na podłodze i zaczął opowiadać córce o swoim życiu. Po rozwodzie z twoją matką zdałem sobie sprawę, że straciłem wszystko. Straciłem wszystko. Straciłem ciebie. Straciłem dzieci. Straciłem swoje miejsce. Wszyscy nasi wspólni przyjaciele przestali ze mną rozmawiać, gdy dowiedzieli się, co się stało. Nawet moja własna matka, twoja babcia, wyrzekła się mnie, gdy dowiedziała się, że zdradzałem żonę. Zdaję sobie z tego sprawę. Seweryna przerwała mu. Babcia Bożena jest dobra, w przeciwieństwie do ciebie. Mam w dupie to, co mi mówisz. Zakryłam uszy dłońmi i nic nie słyszałam. Ale on tylko się roześmiał. Seweryno, jesteś dorosła, przestań. Więc kontynuował. Po tym, jak zdałem sobie sprawę, że straciłem wszystko, co mogłem, postanowiłem zacząć nowe życie. Rzuciłem starą pracę, spakowałem część rzeczy i postanowiłem coś zmienić, kupując bilet w jedną stronę. Pojechałem tam na zmianę, by pracować jako górnik. Wszystkie oszczędności zostawiłem twojej mamie, więc zostałem bez pieniędzy. Kiedy dotarłem do miasta, byłem kompletnie zszokowany. Jest takie inne. Jest pięknie. Zorza polarna, rzeka skuta lodem, niekończąca się tundra. Ogólnie rzecz biorąc, po zamieszkaniu w stolicy byłem szalenie zaskoczony. Mieszkania są tam niedrogie. Zrobiłem kilka obliczeń i zdałem sobie sprawę, że mogę zaoszczędzić na własne mieszkanie. Zresztą byłem tak zdruzgotany po rozwodzie, że poszedłem do pracy. Rok później kupiłem już mieszkanie na kredyt i zacząłem żyć na nowo. Pamiętam, jak próbowałem się do ciebie zbliżyć. Pamiętam, że dzwoniłem i dzwoniłem, ale nie odbierałaś. A potem w ogóle zmieniłeś numer telefonu. Potem próbowałem nawiązać kontakt z twoją mamą, ale ona też nie chciała ze mną rozmawiać. Tak żyłem przez długi czas, samotny i nieszczęśliwy człowiek, który nawet nie miał szansy spojrzeć na swoje dzieci. Czas mijał, ale nie było lepiej. Nieco później, gdy już zupełnie straciłem sens życia, poznałem moją Bronisławę. Spotkaliśmy się w sklepie spożywczym, w którym pracowała. Mieszkałem niedaleko, więc widywaliśmy się często i zaczęliśmy komunikować się trochę bliżej niż tylko kupujący i sprzedający. Dowiedziałem się, że los Bronisławy, podobnie jak mój, nie był cukrowy. Kiedyś, gdy była młoda, pojechała na wakacje do stolicy. Tam poznała swojego przyszłego męża i sprowadziła go do miasta. Pobrali się, postanowili mieć dzieci. Po 5 latach pożycia mąż nie wytrzymał i zostawił Bronisławę samą z dzieckiem i wrócił do stolicy. Było jej bardzo ciężko. Nie miała pieniędzy i musiała wysłać syna do matki. Kiedy lepiej się poznaliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że się sobie podobamy i zaczęliśmy się spotykać.
Po kolejnych 6 miesiącach pobraliśmy się i Bronisława zamieszkała ze mną. Wiesz, widziałam Patryka wiele razy. Często przyjeżdżał w odwiedziny, gdy mieszkał w mieście. Kto by pomyślał, że zobaczę, jak dorasta twój przyszły mąż? Potem Patryk zamieszkał z ojcem w stolicy. Już tylko od czasu do czasu odwiedzając moją mamę i mnie, żyliśmy z Bronisławą dusza w duszę. I teraz, po latach, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że ją kocham, ale nigdy nie zdecydowaliśmy się na dzieci. Przecież oboje mieliśmy już dzieci. I powiem ci, że nie chciałbym mieć więcej dzieci. Mam ciebie. Chcę, żebyś miała cały mój majątek, kiedy umrę, a większość DLA ciebie. Moje słoneczko, nie chcesz jeszcze stamtąd wyjść? Nie chcę, odpowiedziała mu kapryśnie Seweryna. W ogóle nie interesują mnie twoje życiorysy. Ile razy mam to powtarzać? Krystian otarł skąpą łzę i po chwili namysłu wstał z podłogi. Dobrze, córciu, nie będę ci już przeszkadzał. Chcę tylko, żebyś mi obiecała, że postarasz się mi wybaczyć. Nie ma mowy. Nigdy nie można wybaczyć zdrajcy, tato. Nigdy. W tym momencie wstała z toalety i ponownie trzasnęła pięścią w drzwi. Wynoś się stąd i nie zbliżaj się do mnie więcej. Po chwili stania przed zamkniętymi drzwiami powiedział cicho, tak by tylko on mógł usłyszeć. Bardzo cię kocham, moja córko. Po tych słowach wyszedł z powrotem na korytarz, trzaskając głośno drzwiami, dając mi znać, że opuścił pokój. Palant! Seweryna przekleła i ostrożnie wyjrzała z kabiny. Upewniwszy się, że nikogo poza nią nie ma w łazience, poprawiła sukienkę i podeszła do umywalki, długo przyglądając się swojemu odbiciu. Przyjrzała się rysom swojej twarzy, dotykając z przerażeniem nosa. Uuu, mruknęła mrocznie. Jak bardzo przypominam tego starego kozła. I nos jak jego. Wciąż wpatrywała się w swoje odbicie, patrząc w zapłakane oczy. Tak naprawdę nie mogła przeboleć tego niespodziewanego spotkania. Jak to możliwe? Wciąż zadawała sobie to pytanie. Przez tyle lat nienawidziła swojego ojca, przez tyle lat nim gardziła. A teraz, widząc go osobiście, uświadomiła sobie z goryczą, że za nim tęskniła. Nie chciała się do tego przyznać, nie chciała przyznać tego nawet przed samą sobą. Jednak uczuć nie dało się zmienić. Seweryna tęskniła za ojcem. Otrząsając się z nieprzyjemnych myśli, potrząsnęła głową. Nie, krzyknęła patrząc na swoje odbicie. Zapomniałaś, co nam zrobił? Zapomniałaś, jak zdradził mamę? Zdradził nas? Ten drań nie zasługiwał na to, by za nim tęsknić. Skinęła głową swojemu odbiciu i wzięła głęboki oddech, poprawiając zaplamiony łzami makijaż. Gdy wszystko było gotowe, a Seweryna odzyskała dawny wygląd szczęśliwej panny młodej, uśmiechnęła się i wróciła na salę, by dołączyć do gości. A świętowanie ich ślubu szło pełną parą. Ludzie bawili się, śmiali i tańczyli. Zarażona pozytywną atmosferą święta, już chciała znaleźć małżonka, aby razem tańczyć i zapomnieć. Ale wtedy zobaczyła następne zdjęcie. Znowu jakby była zakłopotana, zamarła w miejscu, nie mogąc oderwać wzroku. Tam, na drugim końcu sali, stał jej ojciec, uśmiechnięty. Seweryna nie zwróciłaby na tę scenę większej uwagi, gdyby jej rozmówcą nie był jej własny brat. Krystian Junior uśmiechał się słodko, kiwając głową w rytm opowieści ojca. Nastolatek wyglądał na szczęśliwego. Tak szczęśliwego, że Seweryna zacisnęła szczęki ze złości, aż jej uszy zadrżały. Kolejny zdrajca, pomyślała urażona panna młoda i zdecydowanie podnosząc rąbek sukni, ruszyła w ich kierunku, by porządnie skarcić brata. Jednak kolejna scena sprawiła, że zatrzymała się w miejscu. Do Krystiana i jego ojca dołączyli Alina, Bronisława i Patryk, radośni i szczęśliwi. Wszyscy o czymś dyskutowali, aktywnie gestykulując rękami i uśmiechając się radośnie. Gdybyś nie znał całej historii, można by pomyśleć, że to jedna szczęśliwa rodzina. Seweryna dosłownie kipiała ze złości. Jak śmieli stać obok tego palanta i uśmiechać się do niego? Pomyślała. Żałowała, że nie może do nich podejść i spuścić im prawdziwego lania. Najchętniej rozpędziłaby ich, wytykając bratu i matce zbytnie spoufalanie się z tym bezwartościowym człowiekiem. Jednak po chwili uspokojenia się zdołała wziąć się w garść. Ponieważ uroczysta część już dawno dobiegła końca i w zasadzie Seweryna nie była już potrzebna na własnym weselu, wyszła z restauracji po angielsku. Nie żegnając się z nikim, nie zamieniając z nikim ani słowa. Złapała taksówkę i odjechała. Niech się bawią, zdecydowała. Noc poślubna nowożeńców minęła stosunkowo spokojnie.
Gdy Patryk zauważył, że jego nowa żona gdzieś zniknęła, zrobił prawdziwą aferę, zwołując wszystkich na poszukiwania ukochanej. Dowiedział się, że Seweryny nie ma ani w restauracji, ani nigdzie w pobliżu. W pośpiechu zadzwonił do niej i dopiero wtedy zorientował się, że żona po prostu poszła do domu. Zdając sobie sprawę, że Seweryna nie jest w najlepszej formie po niespodziewanym spotkaniu z ojcem, opuścił imprezę, podobnie jak ona. W domu czekał na niego chaos. Zdenerwowana Seweryna zaczęła przeglądać swoje rzeczy i zmieniać aranżację mieszkania, by przynajmniej mieć czym zająć ręce. Ostatecznie, po uspokojeniu ukochanej i zapewnieniu jej, że tak naprawdę nie wie, kim był DLA, jej mąż matki, nowożeńcy pogodzili się. Oczywiście oboje inaczej wyobrażali sobie swoją pierwszą noc poślubną, ale niczego nie mogli już zmienić. Seweryna uspokoiła się po tym, jak Patryk obiecał, że nie będzie więcej rozmawiał z Krystianem. Następnego dnia jej młodszy brat Krystian miał mały skandal. Zbeształa młodego podchorążego za to, że porozumiewał się z ojcem, jakby nic się nie stało, bo w momencie rozwodu Krystian był za młody. W ogóle nie pamiętał swojego ojca, więc był całkiem zadowolony z tak nieoczekiwanego spotkania. Kiedy jednak dowiedział się, jak zareagowała na to jego siostra, obiecał jej, że więcej nie będzie się z nim kontaktował. To samo czekało Alinę. Jednak kobieta szybko znalazła rozwiązanie DLA swojej córki, przypominając jej, że to ona jest starsza. Alina kazała córce się uspokoić. Seweryna zamierzała dalej upierać się, że z Krystianem nikt nigdy nie powinien rozmawiać. Kiedy jednak dowiedziała się, że przyleciał do stolicy tylko na kilka dni, uspokoiła się i postanowiła zapomnieć o tej sytuacji jak o złym śnie. Seweryna nigdy więcej o tym nie myślała. Minęły 2 lata. Seweryna nadal mieszkała z Patrykiem, pracowała w kwiaciarni matki i jeździła konno. W sumie jej życie nie zmieniło się ani na jotę, ale tylko na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę w jej małej, nowo odnalezionej rodzinie zaczęły się najprawdziwsze niesnaski. Czy małżonkowie po prostu znudzili się sobą, czy ich miłość minęła, ale młodzi zaczęli się coraz częściej kłócić. Coraz częściej Patryk nie wracał na noc do domu po kolejnym skandalu. Coraz częściej Seweryna, obrażona na męża, wskakiwała w nocy do taksówki i jechała nocować u matki. W sumie ich małżeństwo rozpadało się i pękało w szwach. Seweryna chciała jakoś zmienić ten stan rzeczy, ale zupełnie nie wiedziała, co można z tym zrobić. Pierwszą rzeczą, jakiej spróbowała, było zapisanie męża na terapię par z psychologiem. Nie jestem wariatem, żeby chodzić do takich miejsc, przekonywał Patryk. Następnie próbowała po prostu zacząć więcej rozmawiać ze swoim kochankiem, wyjaśniając mu, co jej się nie podoba w ich związku i poprosiła go, aby zrobił to samo. Ale i to nie usatysfakcjonowało chłopaka. Nie otwieraj mi umysłu, odpowiedział jej, kręcąc palcem na skroni. Seweryna za każdym razem próbowała się z nim porozumieć. Próbowała się do niego dostosować. Próbowała zrobić wszystko, by Patryk znów ją pokochał. Ale wszystkie próby nigdy się nie udawały. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że jest nieszczęśliwa w tym małżeństwie i przygotowywała się do odejścia. Zauważając zmianę nastroju żony, Patryk zaczął się denerwować. Stał się bardziej tolerancyjny i małomówny, ale tylko na chwilę. Po powiedzeniu żonie kilku miłych słów, wręczeniu bukietu kwiatów, powrócił do roli zaniedbującego, a nawet agresywnego męża. Coraz częściej podnosił na nią głos, coraz częściej znikał wieczorami. W pewnym momencie cierpliwość Seweryny w końcu się załamała i postanowiła, że czas na rozwód. Pewnego popołudnia spakowała wszystkie swoje rzeczy i wysłała je do mieszkania matki za pośrednictwem firmy kurierskiej i czekała, aż Patryk ogłosi jej wyjazd. Pamiętając jego harmonogram pracy, dowiedziała się, o której miał wrócić z pracy i usiadła i czekała. Według obliczeń Seweryny minęło 30 minut, odkąd Patryk miał być w domu. Minęła kolejna godzina, potem następna i następna. Była już późna noc, a pośrednik nie raczył wrócić z pracy. Seweryna była gotowa splunąć i opuścić jego mieszkanie na dobre, ponieważ wszystkie jej rzeczy były już w domu rodziców. Ale o 3 w nocy ktoś zaczął aktywnie pukać do drzwi. Ale czy naprawdę była zła na męża? Pomyślała Seweryna. W końcu wrócił. Nie bez powodu zdecydowałam się od niego odejść. Wściekła, że Patryk kazał jej siedzieć tak długo w oczekiwaniu na trudną rozmowę, poderwała się z kanapy i pospiesznie otworzyła drzwi. Czy to z nerwów, czy ze zmęczenia nieprzespaną nocą, nie pomyślała o tym, że Patryk powinien mieć własne klucze.
podeszła do drzwi wejściowych i nie patrząc przez wizjer, otworzyła je i prawie zemdlała z szoku. To nie Patryk stał przed nią. Wysoki, napompowany mężczyzna uśmiechnął się do niej zawadiacko i nie czekając na zaproszenie, odsunął ją na bok, wchodząc do środka. To tam mieszka ten brzydal. Tak, nie jest źle, powiedział. Seweryna z przerażenia nie mogła wydusić z siebie słowa. Nie mogła się nawet poruszyć. Stojąc w drzwiach wejściowych, nadal wpatrywała się w niespodziewanego gościa. Mężczyzna wyglądał jak prawdziwy przestępca. Szeroki złoty łańcuch na piersi, lśniąca łysina i, jako główny atrybut, sztuczne złote przednie zęby. Jego głos brzmiał wyjątkowo nisko, gniewnie, jeśli się na niego nie patrzyło, a jedynie słyszało. Można było odnieść wrażenie, że gdzieś w telewizji leci horror i przemawia ktoś zza światów. Po mistrzowsku obszedł cały obwód ich pracowni, zatrzymując się co jakiś czas, by wziąć do rąk jakieś przedmioty. Drżąca Seweryna ani myślała zaczynać z nim rozmowę. Jedyne, o czym zdążyła pomyśleć, to dzięki Bogu, że przeniosłam wszystkie swoje rzeczy. Nie wiem, kto to jest, ale musimy się stąd wydostać. Po dłuższej chwili stania w ten sposób, bez zastanowienia rzuciła się w stronę drzwi. Barczysty mężczyzna był jednak znacznie szybszy, niż wydawało się na pierwszy rzut oka. Mężczyzna złapał Sewerynę szorstko za łokieć. Dokąd idziesz? Zapytał, uśmiechając się. A ty to kto? Puszczaj! Zaczęła krzyczeć z przerażenia, wyrywając się z jego szponów, ale to tylko pogorszyło jej sytuację. Zamknij się! Kopnął i popchnął dziewczynę z taką siłą, że upadła na podłogę. Uśmiechnął się, patrząc na nią leżącą na podłodze. Jeśli jeszcze raz spróbujesz uciec, zabiję cię! Zagroził. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Zapytała, ledwo powstrzymując łzy, wycierając rękę, która została posiniaczona podczas upadku. Nie zrobiłam ci nic złego. Dlaczego mi to robisz? Może nie ty, ale twój mąż tak. Najwyraźniej podszedł do Seweryny. Jednym zręcznym ruchem podniósł ją na nogi i siłą posadził na pobliskiej sofie. Nie ruszaj się! Bandyta powiedział rozkazującym tonem. Inaczej będzie gorzej. Ten, ponownie się uśmiechając, wziął krzesło i usiadł na nim przodem do oparcia. Kiedy mamy oddać pieniądze? Jakie pieniądze? Nic nie wiem. Proszę, pozwól mi wrócić do domu. Błagała już płacząc. Zmarszczył brwi. Jak to do domu? Zapytał ponownie. Nie jesteś w domu? Dziwne. Milczał przez chwilę, drapiąc się w zamyśleniu po błyszczącej łysinie. Potem zapytał. Kim ty w ogóle jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Seweryna nadal siedziała na swoim miejscu, nerwowo wbijając paznokcie w dłonie. Nazywam się Seweryna. Nie wiem, o czym mówisz. Próbowała się usprawiedliwić szczególnie zamyślonym spojrzeniem. Wyciągnął z kieszeni skórzanej kurtki niewielki notatnik. Przytaknął swoim myślom i ponownie spojrzał dziewczynie prosto w oczy. Racja! Krzyknął, zaczynając się złościć. Nie okłamuj mnie! Jesteś żoną Patryka, prawda? Tak, byłą żoną. Prostując plecy, odpowiedziała. No, nie byłą, ale lada dzień złożę pozew o rozwód. Jak widzisz, nie ma tu żadnych moich rzeczy. Dziwne jak na mieszkanie małżeństwa. Postanowiłam go zostawić. Przygotowałam się i czekałam, żeby powiedzieć mu o rozwodzie. Dziś już nie wrócił, ale ty wróciłaś. Wyjaśnij, co się dzieje. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Mężczyzna podniósł się z krzesła i podszedł do dziewczyny. W porządku, zaczął surowo. Nie obchodzą mnie wasze rodzinne sprzeczki i nie obchodzi mnie, kto z kim postanowił się rozwieść. Twój Patryk pożyczył sporą sumę pieniędzy od bardzo poważnych osób. Długi, jeśli nie wiesz, trzeba spłacać. Widzisz, już są naliczane odsetki. Potem zaczął krzyczeć. Gdzie są nasze pieniądze? Gdzie jest Patryk? Pluł i krzyczał. Nie wiem, odparła dziewczyna i tak się przestraszyła, że zakryła twarz dłońmi. Nic nie wiem. Patryk rano poszedł do pracy, jakby nic się nie stało. Pracuje jako agent nieruchomości. Jakie długi? Słysząc to, Bugaj zaśmiał się paskudnie. Głupi jesteś. Najwyraźniej w ogóle nie wiesz o szemranych interesach swojego męża. Co z ciebie za żona? Nie jestem już jego żoną. Raczej niegrzecznie, nie zastanawiając się nad reakcją mężczyzny, Seweryna odpowiedziała. Nie wiem, nie chcę nic wiedzieć. Mężczyzna milczał przez chwilę, rozglądając się po pracowni. Potem, nic nie mówiąc, wrócił do rozglądania się po całym domu, zaglądając do wszystkich szafek kuchennych, na półki biurka.
Ten bandyta zrobił w mieszkaniu prawdziwy bałagan. Po długich minutach 10, najwyraźniej nie znalazłszy nic wartościowego, ze złością kopnął doniczkę. Cholera, przeklął mężczyzna. A gdzie ten gnojek chowa swoje pieniądze? Zapytał. Nie wiem, nie wiem, odpowiedziała przerażona Seweryna. Proszę, mogę iść do domu? Ze złością jeszcze raz kopnął leżący już garnek. Znowu przeklął, ale w mniej cenzuralny sposób. Nie, powiedział nagle. Jeszcze raz. Nie obchodzi nas, czy się rozwiedziesz, czy nie. Ty, jako jego żona, jesteś również odpowiedzialna za kwotę, którą jest winien. Chcesz zobaczyć go żywego i względnie nietkniętego? To poszukaj pieniędzy, albo twój mąż jest skończony. Nie ma innego wyjścia, powiedział. Znowu przeklął i zrobił coś, czego Seweryna nigdy się po nim nie spodziewała. Jeszcze raz rozejrzał się po studiu i nagle zrobił szeroki krok w stronę telewizora plazmowego. Jednym szorstkim, ostrym ruchem oderwał go od ściany. I nic nie mówiąc, wyszedł z nim z mieszkania. Seweryna była w kompletnym szoku. Długo po jego wyjściu nie mogła dojść do siebie. Kiedy trochę się uspokoiła i uświadomiła sobie, że przez cały ten czas siedziała przy otwartych drzwiach, poderwała się na równe nogi. Zdając sobie sprawę, że to mieszkanie nie jest już bezpieczne, Seweryna, mimo że była późna noc, wyskoczyła z domu, zatrzaskując za sobą drzwi i wzywając taksówkę. Wsiadła na tylne siedzenie i zaczęła dzwonić do Patryka z pytaniem, o co chodzi. Telefon był wyłączony, a Seweryna, choć zdawała sobie sprawę, że się w nim zakochała, zaczęła naprawdę martwić się o jego życie. Tej nocy wróciła do mieszkania, w którym dorastała. Alina była równie zszokowana jak Seweryna, gdy pod osłoną nocy zobaczyła córkę na progu. Postanowiła nie wyjaśniać, co się stało. Seweryna poszła tylko do pokoju dziecięcego, zamykając się w nim na klucz. Tej nocy nie mogła zasnąć, zamartwiając się wszystkim, co ją ostatnio spotkało. Rano, nie mogąc zasnąć, zaczęła przeglądać swoje rzeczy, które zostały dostarczone poprzedniego dnia. Patryk pojawił się nieco później, bliżej 6 wieczorem. Zadzwonił do żony i zdenerwowany zaczął wypytywać, co się stało w jego mieszkaniu i dlaczego nie ma jej w domu. Na wieść, że Seweryna wie o jego powiązaniach z gangsterami i chce rozwodu, Patryk zareagował sucho. Wow, to jest złe. Tak skomentował relację dziewczyny o tym, jak została brutalnie popchnięta przez jakiegoś wielkiego mężczyznę. Człowieku, to był drogi telewizor. Tak zareagował, gdy zorientował się, że jego telewizor poszedł z tym człowiekiem. Po tym, jak dowiedział się, że Seweryna chce rozwodu, w żaden sposób nie próbował jej powstrzymać. Pewnie masz rację. Rzeczywiście się odkochaliśmy, podsumował. Patryk nadal nie chciał rozmawiać o swoich sprawach i dlaczego wisiał na nim jakiś dług. Zbeształam go za to. Powiedział tylko, że po prostu chciał zarobić trochę pieniędzy i wplątał się trochę w oszustwa finansowe. Na logiczne pytanie Seweryna, jakie oszustwa? Odpowiedział tylko sucho, nieruchomości. Po wysłuchaniu wyjaśnień Patryka, Seweryna uznała, że nie chce znać tych wszystkich szczegółów i pożegnała się z mężem na dobre, ustalając, że wkrótce się rozwiodą. Młodzi pożegnali się i przestali kontaktować na dłuższy czas. Pierwsze kilka miesięcy po rozstaniu z Patrykiem Seweryna nie była sobą. Desperacko próbowała wrócić do normalnego życia, ale dziura w jej sercu nie chciała się zagoić. Kolejnej bezsennej nocy, gdy Seweryna przewracała się w łóżku, tak jak robiła to w dzieciństwie, nagle ogarnęła ją ciekawość. Wstała, natychmiast włączyła laptopa i zaczęła wpisywać nazwisko męża w specjalnym programie, aby dowiedzieć się o jego oficjalnych długach. Gdy zobaczyła wszystkie liczby, które wyświetliła wyszukiwarka, o mało nie spadła z łóżka. Jak się okazało, Patryk miał długi nie tylko u gangsterów. Zaciągnął też masę kredytów i mikropożyczek. A sumy były takie, że mało prawdopodobne, by zwykły pośrednik był w stanie je spłacić. Seweryna naprawdę się wściekła. Dlaczego ja to robię? Krzyczała w duchu, co przypadkiem obudziło jej matkę. Co się stało? Spytała Alina, wbiegając do pokoju córki. Seweryna. Widziałaś, która godzina? Dlaczego krzyczysz? Seweryna zaśmiała się nerwowo. Dlaczego krzyczę? No proszę, sama zobacz. Z tymi słowami odwróciła laptopa, pokazując matce otwartą stronę przeglądarki. Alina przetarła oczy. Seweryno, czy to nie może poczekać do rana? Zapytała ziewając. Nie, patrz. Warknęła Seweryna i zmusiła matkę, by usiadła na brzegu łóżka.
Przez dłuższą chwilę kobieta wpatrywała się w monitor. Co to jest? Zapytała z lękiem. Jakieś długi, kredyty i imię Patryk? Mój Boże, czy te wszystkie długi są jego? Dokładnie. Nerwowo chodząc po pokoju, Seweryna odpowiedziała, załamując ręce. Zaciągnął kredyty. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, co to wszystko oznacza. Co? Kobieta zapytała stłumionym i przestraszonym głosem. Jeśli pamiętasz, wciąż jesteśmy małżeństwem, a to oznacza, że część długów będę musiała spłacić ja. O Boże! Krzyknęła Alina, łapiąc się za głowę. Jak to możliwe, Patryk? Przecież to był taki miły facet. Kto by pomyślał, że to się tak skończy? Myślałam, mamo, myślałam, a ty mnie zmusiłaś, żebym za niego wyszła. Jesteś szczęśliwa? Dziękuję, mamo. Seweryna, powstrzymując łzy, próbowała przytulić córkę, ale tak gwałtownie odrzuciła ją od siebie. Po wysłuchaniu przekleństw córki, kobieta odpowiedziała tylko cicho. Chciałam, Deela, ciebie jak najlepiej. Naprawdę chciałam, żebyś żyła w szczęśliwym i udanym małżeństwie. Kto wiedział, że tak to się potoczy? To prawda, mamo. Nie chciałam za niego wychodzić. Gdybyś mnie nie zmusiła, nic z tego by się nie wydarzyło. Nieco uspokojona Seweryna zdołała się pozbierać. Zatrzymała się i ciężko dysząc powiedziała. Wyjdź z mojego pokoju. Mamo, chcę być sama. Od tego dnia minęło jeszcze kilka tygodni. Przez długi czas Seweryna była zła na matkę, ale później zdołała nieco złagodnieć wobec niej. Dziewczyna zadomowiła się już w mieszkaniu rodziców i wróciła do codzienności. Rozwód z Patrykiem, ku jej żalowi, wciąż nie doszedł do skutku. W końcu w pewnym momencie przestał odbierać od niej telefony i nie stawiał się na wezwania z sądu. W pierwszej chwili Seweryna zaczęła się denerwować, przypominając sobie, co kiedyś widziała w jego mieszkaniu. Do jej głowy zaczęły wkradać się przerażające myśli. Starała się jednak odsunąć od siebie złe fantazje, przygotowując się psychicznie na to, że w przyszłości będzie musiała spłacać cudze kredyty. Po pracy Seweryna postanowiła przejść się po podwórkach, na których dorastała. Przechadzała się powoli wzdłuż placu, nostalgicznie spoglądając na miejsca, w których kiedyś stały namioty i gdzie jako dziecko kupowała słodycze. Próbując odwrócić od siebie uwagę, nie zauważyła, że ktoś zbliża się do niej od tyłu. Seweryna, młody mężczyzna, dogonił dziewczynę i spojrzał na nią z zainteresowaniem. Seweryno, czy to naprawdę ty? Odwróciła się gwałtownie i oniemiała. Stał przed nią jej pierwszy ukochany Roman. Roman? Zapytała zaskoczona. Boże, tak się cieszę, że cię widzę. Nie powstrzymała emocji i rzuciła mu się na szyję. Tak, to ja, odpowiedział przytulając ją i wdychając zapach jej włosów. Wyglądasz wspaniale. Co robisz w swojej ojczyźnie? Przyjechaliśmy z Lisą do rodziców i postanowiliśmy zostać na noc. A ty? Cieszę się, że cię widzę. O, i Joanna już jest, Seweryna zapytała podekscytowana. Tak dawno jej nie widziałam. Po urodzeniu dziecka nie miała zbyt wiele czasu, żeby się z nami spotykać. I ze mną. Wróciłam do mamy. Chodzi o to, że się rozwodzę, więc musiałam wrócić do domu. Co u ciebie? Co u ciebie? Powiedz mi wszystko. Roman uśmiechnął się. O rozwodzie, wyjaśnił. Bez urazy, proszę, ale miło mi to słyszeć. Roześmiał się. Może pójdziemy gdzieś pogadać? Zapytał z przymrużeniem oka. Chodź, opowiem ci, odparła dziewczyna. Chętnie wzięła byłego kochanka pod ramię i nagle zdała sobie sprawę, że jej licealne zauroczenie nigdy jej nie opuściło. Roman i Seweryna, pomimo swojego wieku, jakby byli nastolatkami, trzymali się za ręce i szli wzdłuż placu do najbliższej kawiarni. Po krótkiej rozmowie Roman i Seweryna zdali sobie sprawę, że nadal się kochają. Zdali sobie sprawę, że ich pierwsza miłość była tak silna, że nie była w stanie całkowicie wygasnąć. Zachęceni, ponownie zaczęli się spotykać. Po kilku tygodniach Seweryna wprowadziła się do mieszkania Romana, które odziedziczył po dziadku. Ponieważ ich związek zaczął się rozwijać, gdy byli nastolatkami, nie mieli żadnych trudności we wspólnym życiu. Prawdziwa miłość zdołała uleczyć wszystkie psychiczne rany Seweryny, a ona sama po raz pierwszy poczuła się niemal prawdziwie szczęśliwa. Pewnego dnia Roman postanowił zrobić ukochanej niespodziankę. Kupił bilety z wyprzedzeniem i zaprosił Sewerynę na wspólne wakacje do Turcji. Ta oczywiście się zgodziła. Jednak przed opuszczeniem stolicy miała jeszcze jedną rzecz do załatwienia.
Kilka dni przed wyjazdem dziewczyna zgłosiła się do jednego z największych szpitali w stolicy na wizytę u ginekologa. Miała dostać spiralę, by na razie uniknąć niechcianej ciąży. Po załatwieniu swoich spraw, Seweryna wychodziła już ze szpitala, gdy nagle jej wzrok przykuły dwie znajome twarze. Był to jej wciąż aktywny mąż Patryk. Ponieważ ich rozwód nie został jeszcze sfinalizowany oraz jego matka Bronisława. W pierwszej chwili Seweryna chciała szybko opuścić szpital, by nie natknąć się na dawnych krewnych. Jednak ich zatroskane i smutne spojrzenia sprawiły, że podeszła do nich. Bronisława zauważyła szwagierkę z daleka. Seweryno, Seweryno, ocierając łzy, zawołała: Seweryno, chodź tu! Seweryna zbliżyła się do nich i złożyła ręce na piersiach. O co chodzi? Mam nadzieję, że chcesz porozmawiać o długach syna i naszym rychłym rozwodzie? Oczy Bronisławy zaokrągliły się. Co o nie, Seweryno? To nie to w tej chwili, odparła. Widzisz, twój ojciec jest chory, strasznie chory. Obawiam się, że nic mu nie zostało. Seweryna z irytacją uderzyła się w czoło. Tylko o to ci chodziło? Gówno mnie to obchodzi, odpowiedziała ostrym tonem, a słysząc uwagę dziewczyny, Bronisława rozpłakała się gorzko. Patryk, który do tej pory nie odezwał się ani słowem, delikatnie ujął Sewerynę pod łokieć i wyprowadził z sali. Seweryno, zaczął cicho i łagodnie. Z twoim tatą jest naprawdę bardzo źle. Zdiagnozowano u niego raka i mama wydała już mnóstwo pieniędzy na jego leczenie. Niedawno ogłosił, że jego ostatnim życzeniem jest zobaczyć się z tobą przed śmiercią. Proszę, zrób to, jeśli nie dla niego, to przynajmniej dla mojej mamy. To nie jest coś, co można zignorować. Nie, odparła dziewczyna bez zastanowienia. Czy on jest chory? Szkoda. To ciekawe. O dzieciach przypominał sobie tylko wtedy, gdy potrzebował ich pomocy. Pieprzyć go! Nie pójdę do niego i nie pozwolę Krystianowi iść do niego. I nawet nie próbuj mnie do tego namawiać. Jestem pewna swojej decyzji. Powiedz temu kutasowi, że nie będę zmieniał mu pieluch na starość. Naprawdę? Złapała go za klatę. Nie zapomnij o rozwodzie, żebyś mogła pokazać się w sądzie jak kochana. Miłego dnia. Odwróciwszy się gwałtownie, Seweryna opuściła szpitalne mury, odprowadzana gorzkim płaczem Bronisławy i oceniającym spojrzeniem Patryka. Właściwie zrobiło jej się żal tej biednej kobiety. Oczywiście trudno pogodzić się ze zbliżającą się śmiercią bliskiej osoby, ale uczucie nienawiści zarówno do ojca, jak i byłego męża było w niej obecne. Seweryna po prostu odeszła, postanawiając, że nigdy więcej nie wróci do tego tematu. Kilka dni później Seweryna i Roman szczęśliwie wylądowali w Antalii. Chłopak dziewczyny opłacił luksusowy hotel i wakacje zapowiadały się cudownie, gdyby nie jedna straszna, mrożąca krew w żyłach wiadomość. Wczesnym rankiem, w samym środku wakacji, Seweryna otrzymała telefon, że jej mąż został zamordowany. Śledztwo nigdy nie doprowadziło do znalezienia zabójcy, ale Seweryna była pewna, że to bandyci są za to odpowiedzialni. Musiała wracać do stolicy, a po przylocie dowiedziała się, że banki zajęły cały majątek zmarłego Patryka. Kawalerka i samochód zostały już wystawione na licytację i po jakimś czasie poszły w całości na spłatę długów. Mimo tych traumatycznych wydarzeń minęło kilka miesięcy. Seweryna starała się prowadzić proste i wyważone życie, jednak dotarły do niej pogłoski, że Bronisława również oddała duszę Bogu. Nie mogąc poradzić sobie ze stratą własnego syna, jej serce zostało rozerwane na strzępy. Przeżyła tak wiele śmierci, ale nie zamierzała z tego powodu kończyć swojego życia. Próbowała tylko powrócić na spokojny i wyważony kurs bez bandytów, oszustów, mężów, śmierci i zdradzonych ojców. I tak minęły kolejne 3 lata, choć bardzo rzadko. Ale Seweryna myślała o ojcu. Był przecież chory, a jego żona odeszła. Kto by się nim zaopiekował? Ale tę hipoteczną stronę Seweryna starała się ukryć, nie chcąc współczuć ojcu. Nie zasłużył na to, pomyślała. Pewnego śnieżnego styczniowego popołudnia dziewczyna otrzymała kolejną złą wiadomość. Otrzymała telefon z kancelarii notarialnej z informacją, że czeka na nią spadek po ojcu. Na wieść o jego śmierci nie drgnął jej żaden mięsień. Zareagowała sucho i z dystansem, a później tylko zdalnie odebrała spadek, nie chcąc lecieć do miasta, ponieważ Krystian miał zmarłą żonę i nie miał najbliższych krewnych. Cały majątek miał przypaść jego dzieciom.
ale z sobie tylko znanych powodów zostawił cały swój majątek samej Sewerynie. Dziewczyna pomyślała, że przed śmiercią całkowicie postradał zmysły. A kiedy wszystkie dokumenty były gotowe, zamierzała na zawsze zapomnieć o ojcu. Ale, jak to często bywa, los miał swoje plany. I Sewerynie nie udało się o nim zapomnieć. Ważną rolę w tej sprawie odegrał jej kochanek. Roman co jakiś czas przypominał jej, że gdzieś daleko dziewczyna ma teraz własne mieszkanie. Nalegał, by tam poleciała i zobaczyła, co to za miejsce. Seweryna oczywiście odmówiła, ale gdy otrzymała kolejny telefon z tej samej kancelarii notarialnej, poinformowano ją o jeszcze jednym ważnym szczególe. Seweryna, choć przeklinała samą siebie, zdecydowała się na długą podróż. Jak się okazało, odziedziczyła nie tylko mieszkanie po zmarłym mężczyźnie. Zadzwoniono do niej z banku i poinformowano, że okres najmu skrytki otwartej przez Krystiana upłynął jeszcze za jego życia. A ponieważ Seweryna była jedyną spadkobierczynią, to na niej spoczywał obowiązek odebrania jej zawartości. Niezadowolona, wściekła, wsiadła z Romanem do samolotu. Podróż trwała długo, najpierw samolotem, potem pociągiem na miejsce. Po drodze Sewerynę nachodziły ciężkie myśli. Może się jej przyda, a w tej skrzyni będzie duża suma pieniędzy. Miała taką nadzieję, a i mieszkaniem miło byłoby się zająć. Roman miał rację. Powinno zostać wycenione i wystawione na sprzedaż. Kiedy Seweryna dotarła na miejsce, z trudem powstrzymała się przed kupnem biletów powrotnych, pozostawiając spadek bez opieki. W styczniu było strasznie zimno. Zacisnęła zęby i zaczęła porządkować wszystkie swoje problemy. Gdy zameldowała się w hotelu, razem z Romanem postanowili nie tracić czasu i poszli ocenić mieszkanie ojca. Mieszkanie nie było złe, ciepłe, ale ceny były groszowe. I raczej nie dało się sprzedać takiego mieszkania za dobre pieniądze. Rozczarowana od razu poszła po zawartość sejfu, zabierając stamtąd jakieś kartonowe pudło. Seweryna była gotowa drzeć i rzucać. Po przyjeździe do hotelu, otwierając je, dziewczyna o mało nie dostała zawału. Tu są same śmieci, krzyknęła ze złością. W pudełku nie było nic wartościowego, tylko jej stare zdjęcia z dzieciństwa i zdjęcia brata, gdy był niemowlęciem. Kilka dziecięcych rysunków i niezrozumiały zbiór zawiniątek i pogniecionych papierów. Kiedy Seweryna to wszystko zobaczyła, znów była zła. Zapłaciliśmy tyle pieniędzy za bilety, żeby to dostać, krzyczała przez łzy. Wzruszona Seweryna wyrzuciła pudełko z pamiątkami po ojcu do śmieci i natychmiast kupiła bilety powrotne. W dniu wyjazdu młodzi ludzie postanowili jeszcze raz odwiedzić notariusza, aby uzgodnić umowę z lokalnym pośrednikiem, który miał zająć się sprzedażą mieszkania Krystiana. W momencie, gdy wszystko było już ustalone, a Seweryna i Roman mieli odjeżdżać na dworzec, na jaw wyszedł jeszcze jeden istotny szczegół. Seweryna, jako spadkobierczyni, zapomniała odebrać list zmarłego ojca, który napisał tuż przed śmiercią. Niechętnie wrzuciła kartkę do torby, nie otwierając jej, i ruszyli na dworzec. Siedząc w poczekalni, Roman z zakłopotaniem ujął dłoń ukochanej. Kochanie, zaczął rozmowę. Nie chcesz zobaczyć, co jest w tym liście? Może to coś ważnego? Rozumiem, że nadal jesteś zła na ojca, ale może po jego śmierci zasłużył na twoje wybaczenie. Pieprzyć go. Seweryna warknęła na niego. Nie obchodzi mnie jego list. Dam go mojej matce. Niech czyta, jeśli chce. I tak mam go gdzieś. Ale nie bądź taki nieugięty. Wciąż tu siedzimy i nie mamy nic do roboty. Otwórz, spójrz. Niechętnie zgodziła się przeczytać list Krystiana. Gdy zaczęła czytać, mogła tylko westchnąć z oburzeniem na jego kolejne przeprosiny. Nagle jednak jej oczy rozszerzyły się i zawołała z przerażeniem. Roman, musimy wracać do hotelu, natychmiast! Krzyknęła, chwytając chłopaka pod ramię i ciągnąc go w stronę wyjścia. Zupełnie zapomniawszy o pociągu, Seweryna z przerażeniem wróciła do hotelu. Tam, z płonącymi oczami, poprosiła żarliwie o zwrot zawartości kosza, który stał w ich pokoju. Recepcjonista z lekko uniesioną brwią poinformował ją, że wszystkie śmieci są wyrzucane zaraz po wymeldowaniu się klientów i nic nie może na to poradzić. Zmartwiona i zdenerwowana Seweryna wyglądała jak wariatka. W momencie, gdy zasugerowała wycieczkę na lokalne wysypisko śmieci, Roman delikatnie chwycił ją za rękę. Seweryna, co to jest? Co tam było napisane? Proszę, wyjaśnij. Seweryna odpowiedziała, ocierając łzy. To pudełko. To nie były zwykłe śmieci, odpowiedziała.
Okazało się, że mój ojciec znalazł kiedyś w kopalni samorodek złota. Ukrył go w zawiniątkach i papierach, które były w pudełku. A ja to wszystko wyrzuciłam. Co ze mnie za osoba? Rozpłakała się gorzko. W odpowiedzi Roman nagle uśmiechnął się szeroko. Nie martw się tak bardzo, moja droga, powiedział. Kilka sekund później wyciągnął z plecaka pudełko. Myślałem, że emocje opadną, ale wspomnienie pozostanie. Po tym, jak je wyrzuciłeś, dyskretnie wyjąłem je ze śmieci i postanowiłem zatrzymać. Jesteś moim wybawcą. Seweryna odetchnęła z ulgą i rzuciła się kochankowi na szyję. Po gorącym uścisku i pocałunku w końcu otworzyli niefortunne pudełko. I rzeczywiście, w jednym z papierowych zwojów znaleźli bryłkę złota. Seweryna sprzedała swój klejnot i otrzymała sporą sumę pieniędzy. Podzieliła spadek po ojcu porówno między siebie i brata i wreszcie mogła wybaczyć własnemu ojcu. Często przypominała jej się rozmowa z byłym mężem Patrykiem. Pamiętała, jak mówił, że trzeba umieć wybaczać, bo potem może być za późno. Teraz Seweryna była rozgoryczona, że nie wybaczyła ojcu za jego życia. Czuła się źle i miała pretensje o wszystkie słowa, które wypowiedziała w przypływie chwili do swojego niegdyś ukochanego ojca, kiedy naprawdę pozbyła się urazy, jej życie potoczyło się dobrze. Ona i Roman pobrali się, a pieniądze przeznaczyli na zakup dużego wiejskiego domu. W Sewerynie na nowo obudziło się zainteresowanie starożytnymi wykopaliskami. Przypomniała sobie o ukończonych studiach archeologicznych. Znalazła pracę w swoim zawodzie. W ten sposób ojciec, który już odszedł, był w stanie nie tylko utrzymać swoje dzieci, ale także przywrócić smak życia swojej najstarszej córce. Może powinna była mu wybaczyć dużo wcześniej. Przeżywszy te wszystkie traumatyczne wydarzenia, Seweryna mogła już powiedzieć z całą pewnością: tak, trzeba umieć wybaczać bliskim, nawet jeśli nas skrzywdzili.